YouTube tnie początki, ale tak czy znaczy inaczej, cieszę się, że jest na sprawie 600 osób. Dużo się dzieje w Formo1. Witajcie najmilsi. Dziś no, mamy wyjątkowo bogaty program jazd, eee, Dobry wieczór, Danielu. Program jest tak, e, tak e, bogaty, że, że chyba będziemy grać do północy. Nie, no do północy nie, dlatego że, że de facto muszę się kończyć z pakowaniem, bo, bo jutro lecę do USA na testy ŁEKA i na pierwszy wyścig, ale o tym za chwilę. E, zacznę od cytatu dzisiaj w ogóle, jeśli chodzi o Pewien pan powiedział, cokolwiek będę robił, nie będę robił niczego, wiedząc, że nie będę w stanie wygrywać. Nigdy więcej. Zgadnijcie, czyje to słowa. Zgadnijcie, czy to słowa odpowiedź w programie. Dziś mówił tak. Przede wszystkim, o, chyba najważniejszy, najważniejszy temat w Formule 1, dlatego, że tutaj jakby są losy sezonu, się ważą. E, rewolucyjny Mercedes pojawił się w Bahrajnie e, Mówi się, że ponad zyskali wręcz sekundę na tym, na tym rozwiązaniu. Tego jeszcze czasy nie pokazały testów. Natomiast no, jest to bardzo taki e, ważny temat kontrowersyjny. Jest tutaj pewne zagrożenie dla sportu. Znaczy nie dla sportu, źle mówię, no po prostu dla tego, dla tego marzenia o tym, żeby walka trwała dalej. E, o tym będziemy rozmawiać. Zastanawiam się nad tym czy to jest legalne, dlatego że tutaj na dwoje babka wrżyła i to będzie kwestia uznaniowa, jak to z FIA. Wydaje mi się, że Mercedes no, ma tak duże wpływy, znaczy to to Wolf i Mercedes tak sobie robili FIA jeszcze wyrzucając Masiego, że nawet jak będą jakieś wątpliwości, to to niestety nie zostanie przegłosowane. ale o tym później. Omówimy testy w Achreini, pierwszy dzień, bo trochę się działo. Parę zdań na temat tego, co słuchać u Ferrari, bo przecież po pierwszej serii testów oni byli faworytami. E, Fernando Alonso niezadowolony z przygotowania Alpine, to już, się, to już się potwierdza. Ta strona, e, ta, ta, ta strona zeznań, e, bo Alan Permain mówił coś innego. Dzięki, pozdrawiam cię także, e, Arturze. E, Magnusen za Mazepina, to taki większy temat. Powrót mimowoli e, jest w tytule. Dlaczego mimowoli, to Wam powiem e, za, za, no, za 40 minut mniej więcej. E, Powrót Klawii Terego, króciutki temacik, Ma pracować na rzecz całej Formuły 1, co jest dość zabawne, biorąc pod uwagę e, no, w okoliczności, w jakich się pożegnał z Formułą 1. Gene Has tłumaczy rozstanie z Mazepinem i nie chce dać pieniędzy Uralkali, dynamat moralny. I skoro wchodzimy już na tę kwestię, już wydaje mi się, mam nadzieję, że to jest koniec tego tematu. Druga strona medalu: e, Nikita Mazepin zabrał głos w sprawie wyrzucania go z ekipy Hasa, e, założył fundację i oglądałem całą tę konferencję. I opowiem wam o, o tym, jak to wyglądało. Najciekawsze cytaty z e, Mazepina. E, um, Unia Europejska jednakowoż zadała decydujący cios e, rodzinie Mazepinu, więc, więc ostatecznie, e, nawet jakby Hazgo nie wyrzucił, to i tak musiałby go dzisiejszego się pozbyć. To było, to było w kartach. I na koniec, bardzo ciekawy temacikę, Jak Louis Hamilton chce zniszczyć Maxa Verstappena? To nie jak sam mówi, to nie są z niego cytaty, ale jego jakby brytyjscy e, dziennikarze, koledzy o tym opowiadają. Jest to dość. Zabawne, więc w skrócie yy, dwa szybkie ogłoszenia. Jutro będę w podróży 10-11 godzin lotu do Miami, startuje o 12, więc yy, więc no, jutro nie będzie vloga po, po testach, ale potem już będę nadawał i, i, będę, i będziemy robić i testy w yy, Formule 1 i będę wam mówił, co się dzieje w przygotowaniach Łeku, w przygotowaniach Roberta do sezonu. Mam nadzieję, że uda mi się jakąś rozmówkę albo, albo dwie z Robertem ściągnąć z tego. Można nawet jakiś zrobić re reportaż, taki w to celuje. To się okaże w przyszłym tygodniu. Druga rzecz, e, wygląda na to, że ruszę TikToka. <grym> w, związku w skrócie e, zostałem na to namówiony. S wydaje mi się, że przyczyny jakby bogatsze podam, podam później, natomiast e, jakby co, to, ten, to to jakby poszerzamy strefy wpływów e, i wchodzimy na nową platformę e, i zobaczymy, co tam się uda zrobić. Wasze zdrowie. Jedziemy z tematem. Zaczynamy od rewolucyjnego Mercedesa w Bahrajnie. Zrobił wrażenie. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o wygląd, te, wygląd tego samochodu, ale i o to, jak zareagował środowisko. I, i szczerze mówiąc, no, jestem w Polsce, nie pojechałem do Bahrajnu, bo lecę do nałeka, na, na e, ale widziałem na żywo konferencję prasową. Widziałem kilka różnych takich wypowiedzi i, i widać, że ten sam zrobił wrażenie. To, co jest ważne, wyścig już trwa. Jest bardzo zacięty. To jest najważniejszy wyścig Formuły 1, wyścig technologiczny, szczególnie po tak dużych zmianach techn technicznych, jakie weszły w tym sezonie. To jest naprawdę zacięta walka, i Mercedes przyładował z czymś, z czymś takim. Pierwsza seria testów była dla, dla Ferrari, i bez wątpliwości. Tu w Achrani oczywiście, nowe rozdanie zupełnie, bo po prostu zgodnie z zapowiedziami, przewieziono dużo nowych komponentów. Największe znowu jeszcze raz zmiany zrobił Mercedes. Bolid praktycznie nie ma sekcji bocznych, jest de facto odwrotnością Ferrari, który ma bardzo takie e, solidne i masywne sekcje boczne. To jest w ogóle bardzo interesujące, czyja koncepcja powinna zadziałać lepiej. Pamiętajcie, że Ferrari teoretycznie miało więcej czasu na przygotowania, ale w praktyce chyba Mercedes po prostu znacznie wcześniej zaczął pracować nad tą koncepcją e, bolidu. E, Andrew Shovlin, czyli, czyli e, szef inżynierii Mercedesa e, na torze, mówi, że e, to jest najbardziej. Ekstremalne upakowanie, jakie kiedykolwiek mieliśmy. Chodzi o to oczywiście, że to zaczyna się od układu napędowego. Oczywiście znowu tak przeprojektowany, tak przepakowany. Jego elementy poboczne, typu układ chłodzenia, kluczowy w tym, w tym przypadku, tak ciasno opakowane pod pokrywą, że samochód jest bardzo, bardzo pływowy bardzo wąski, bardzo, bardzo szczupły. Do tego jeszcze oczywiście Mercedes skorzystał chyba w najlepszym zakresie z możliwości znowu otwierania nadwozia na pokrywie silnika, żeby robić otwory chłodzące. Jest ich, jest ich tam dużo. No, stawiają na maksa na efektywność aerodynamiczną, to jest oczywiste. Po prostu im mniejsze przestrzenie po bokach, tym, tym mniejsze opory czołowe. Oczywiście przez to Zyskuje się też mniejsze powierzchnie do tego, żeby sterować opływem aerodynamicznym samochodu. Ale tutaj chodzi o opływ aerodynamiczny na górze. To jest coś, co Mercedes zrobił przez lata, kiedy ta aerodynamika na górze była o wiele bardziej rozbudowana. Oni zrobili koncepcję bardzo długiego samochodu, dłuższego niż cokolwiek inny i poprowadziły formułę 1 w tym, w tym kierunku, dlatego że im dłuższy był bolid, tym więcej było przestrzeni na, na tym bolidzie, na, na wierzchu, żeby zwiększać i poprawiać e, aerodynamikę. Nie chodzi tylko o sam brutalny docisk, ale też i, i o jej stabilność aerodynamiczną bolidu. Więc to była ich koncepcja. E, w momencie, kiedy te wszystkie elementy zewnętrzne zostały obcięte, a tam nie wszystkie, większość z nich, na rzecz zwiększania docisku od, od podwozia, Mercedes wykombinował coś, moim zdaniem kapitalny pomysł generalnie, jeżeli zadziała to w ogóle będzie super, bo to jest cały czas, to jest zagranie ryzykowne, że po prostu skoro tak, to będzie jak najmniej tych elementów na zewnątrz właśnie, a dlaczego? Dlatego między innymi, że to pomaga bolidowi w tym, żeby lepiej pracowała podłoga, żeby zwiększać docisk od podłogi, dlatego, że to powietrze, które opływa bolid w tych miejscach, gdzie nie ma sekcji bocznych, gdzie ma, na przykład ma, ma maje Ferrari, Szybciej przepływa nad samochodem i stwarza ten efekt przypieczętowania. Czyli po prostu, wylatując nad dyfuzorem, nad krawędziami podłogi, przy innej prędkości niż powietrze spod podłogi, zwiększa jeszcze efekt całego, całego dosasania. Więc, więc to jest ten kierunek. On, oczywiście, ma swoje wady i zalety. Wydaje mi się, że. Że no, Mercedes będzie po prostu lepszym samochodem na prostych na pewno, bo mniejsze opory. Eee, pod warunkiem, że silnik mi na to pozwoli, oczywiście, że, że nie będzie pękał ze względu na słabsze chłodzenie, na przykład. Eee, I prawdopodobnie dzięki temu brutalnemu dociskowi eee, średnie zakręty, łuki, eee, to, czyli szybkie i średnie tory, powinny być. Domena Mercedesa, jeżeli to, jeżeli to zadziała, wolne zakręty. Przypuszczam, że te samochody, które mają szersze sekcje, mogą tam właśnie zyskiwać, mogą generować więcej docisku poprzez zagospodarowanie tego powietrza, poprzez prącie go e, sekcjami bocznymi. To się, może, to się może w ten sposób rozegrać, natomiast co do tego jeszcze, co do tego jeszcze zaczekamy. Corriere della Sport twierdzi, to, to, to na pewno nie jest odkrycie, że Mercedes sprawdzał to w tunelu aerodynamicznym e, i, i w symulacjach. To jest oczywiste, natomiast no twierdzą, że, że no byli bardzo e, pod wielkim wrażeniem tego, co im się udało zyskać dzięki tej koncepcji samochodu. E, I mówi się, że zyskują nawet sekundę, nawet sekundę na okrążeniu. Wow, 1100 osób, bardzo mi miło. Poproszę łapki do góry, komu się podoba, w sensie, że, że, że kciuki. Dziękuję za apel tutaj, podpatrzyłem. E, więc mówi się, że nawet sekundę może tylko na tym patencie Mercedes może, może zyskiwać. Jest to zupełnie nowa koncepcja, od tego są... Od tego są zmiany regulaminowe i wydaje mi się, że no, jak to mówią, kto nie ryzykuje, ten w kozie nie siedzi. Jeżeli to nie zadziała, no to oczywiście wszyscy będą mówili o, ale dla mnie podziw w ogóle, że się na to zdecydowali. Moim zdaniem no, jest, to, jest to zupełnie nowa, bardzo interesująca koncepcja i tak, bardzo chciałbym, żeby walka była wyrównana. To tutaj, no, jestem pod wrażeniem, wielkim wrażeniem i mam nadzieję, że też im się to jakoś uda. Może nie, że się wystrzelą znowu jak w ostatnich latach o sekundy albo dwie do przodu, natomiast, że że, 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 będą w, że przynajmniej będą w rozgrywce. A myślę, że co do tego możemy mieć niemal pewność. To to Wolf powiedział tak dziś na konferencji. Jesteśmy bardzo dumni z tego, co sięgnęliśmy z koncepcją naszego boidu. Teraz musimy sprawić, żeby jechał szybko. No i to w zasadzie jeszcze w kontekście czasów dzisiaj uzyskiwanych faktycznie. No Teraz trzeba sprawić, żeby ta cała koncepcja jakoś zaczęła działać, funkcjonować. Mercedes bardzo brutalnie dobijał rano do, do podłoża. Tak mocny ma docisk, tak mocno go przysysa, przysysa do podłoża. Aczkolwiek po południu George Russell twierdził, że już tak źle nie było. Co widać dalej, to to: eee, dużo eksperymentujemy, podchodzimy do tego z wielką ciekawością. No, i mówi o tym, że są problemy specyficzne dla Bahrajnu, że jest bardzo gorąco. No i że widzimy bolidy, które dobijają na prostych i w zakrętach. W zakrętach to jest już takie dość niepokojące. Musimy się dostroić. Na razie nie widać nic szczególnie niepokojącego. George Russell powiedział: Bolid wygląda bardzo ciekawie, ale nie chodzi o to, jak wygląda, tylko o to, jak szybko jedzie. Zwrócił uwagę kilku ludzi dziś rano. Na tym etapie staramy się poprawić docisk i zwiększać go. Póki co robi to, czego oczekiwaliśmy. Teraz musimy opanować problem z odbijaniem, z konkurowaniem, z morsfinowaniem. Ostatecznie nie, wybrali, nie wybraliśmy tej, 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 tej opcji z Waszych propozycji. Cholera, trzeba to zrobić. No nic, niech to będzie kangurowanie na razie. Zespół, który najpierw się z tym upora, będzie miał przewagę. Tu chodzi o to, prawda, że bolidy są tak mocno przysane do podłoża, że dobijają wtedy, jakby ten efekt przysysania gaśnie, no bo nie ma powietrza pod samochodem, one odskakują, łapią powietrze, dosy, przesysają. Na wybojach to jest szczególnie yy, yy, dotkliwe, no bo jakby zbliża się, nawierzchnia zbliża się do samochodu na wybojach, więc w tym łatwiej to. To jest zgasić, natomiast ostatecznie tutaj prawdopodobnie jednym z większych tematów sezonu będzie to, bo oni mogą temu zapobiec. Tylko pytanie, ile stracą tego przesysania, bardziej podnosząc bolidy, chcą być jak najbliżej podłoża, żeby ten efekt był jak największy, natomiast nie chcą go dotykać, bo wtedy gaśnie. Więc ten zespół, który będzie w stanie jechać jak najbliżej podłoża, ale nie dotykać go, i będzie miał efektywne dosysanie, ten zespół prawdopodobnie zyska na tym najwięcej. O to chodzi, o ten, o ten balans. Rywale, co mówili. Mattia Binotto był na konferencji i trzeba powiedzieć, że miał trochę inną minę niż, niż we Włoszech. Znaczy, słowa cały czas podobne bo we Włoszech mówili, że nie, to dopiero początek i tutaj nie wybiegają przed szereg, ale widać było, że są bardzo zadowoleni. Eee, patrząc na reakcje szefów innych ekip podczas konferencji, generalnie co, co się działo i też jakieś tam wypowiedzi, które, które wypłynęły. Szok, w sensie naprawdę duży niepokój, duży niepokój. Konfuzja, konfuzjone, jak to, jak to mówią Włosi. Binota mówi tak, nie ma wątpliwości, że Mercedes to wspaniały samochód. Nie zaskakuje nas to. To wspaniały bolid, mówi po raz drugi, po raz drugi w trzech zdaniach. Bardzo interesująca koncepcja, całkiem inna od naszej. Szczególnie interesująca w obszarze chłodzenia i sekcji bocznych. Max dostał jeszcze dziś na konferencji, bo był dziś na konferencji. Eee, pytanie, czy nie obawia się, że Mercedes znów ucieknie. No, Max, tak to jak ton. Nie martwię się, możemy się tylko koncentrować na sobie. Nawet jeśli ich ból wygląda inaczej, jest jeszcze tyle niewiadomych. Tyle musimy się nauczyć. Zupełnie się tym nie martwię. Bardzo słusznie, nie ma się co martwić na zapas, aczkolwiek, aczkolwiek być może to. Boczne. To to zmartwienie. Zapętliło się. To zmartwienie wyjdzie, wyjdzie w trakcie sezonu. Zobaczymy. Eee, podstawowe pytanie. Czy to jest legalne? Czy to jest legalne? Padły takie pytania. Sam Rosbron, który jest dyrektorem zarządzającym Formuły 1, i to w zasadzie pod jego okiem powstawał ten nowy staw regulacji. Pamiętajcie, celem miało być po pierwsze ułatwienie wyprzedzania, ale także to, żeby stawka była bardziej zbita. Dziękuję bardzo Jacku za donojność. Więc jeżeli Mercedes nagle odskoczy, to ten cel jeden nie zostanie osiągnięty. Rozman mówi tak. Nie ma wątpliwości, że koncepcja Mercedesa jest czymś, czego żeśmy nie przewidzieli. Tak? Czyli ro, ro, różne opcje wymyślali, co mogą zrobić zespoły. Tego nie przewidzieli. Od tego są inżynierowie Formuły 1, żeby takie rzeczy e, e, robić, tak? Żeby wyskakiwać jak z króliska, poproszę, z takimi rozwiązaniami. To jest super ekscytująca Formuła 1. Tylko czasami zabija sezon. E, to bardzo ekstremalna interpretacja przepisów i niewątpliwie będzie wielka debata. Robi wrażenie, myślę że to jest coś wspaniałego, jeśli chodzi o innowacje w Formule 1. Kierowcy, szefowie zespołu dostali pytanie na, na ten sam temat. Binotto odpowiedział po pierwsze, że to FIA pilnuje tych spraw i byłbym zaskoczony, gdyby Mercedes zrobił coś nielegalnego. I szefowie pozostałych ekip mówili mniej więcej to samo, że to FIA ma sprawdzić jak... kapitał powiedział, że jak FIA uzna, że to jest OK. no to znaczy, że OK. Ale Binotto to dodał, że od lat się mówi, że lusterka nie, nie, nie mogą mieć powierzchni aerodynamicznych, że miały być tylko do patrzenia wstecz. Oczywiste jest, że w niektórych samochodach, czyli także Mercedes Mercedesie, z tego co rozumiem, widać znaczące aktywne, e, aktywne powierzchnie aerodynamiczne. Musimy się tym zająć w przyszłości. Czyli on nie mówi, że tutaj teraz od razu, ale mówi, że no to jest coś takiego, co, co nie jest zgodne z duchem przepisów. O to mu chodzi. Przy okazji powstała e, tak zwana e, afera e, Hornera, e, dlatego że. To, to jest dość zabawne. Eee, dziennikarz automotory i, i, i sportu eee, Schmidt, z eee, Michael, tak, eee, w, wrzucił eee, w przestrzeń publiczną, że Christian Horner powiedział, że to jest nielegalne, że nie może być legalne w ogóle, że to jest na nielegalu. I to samo potwierdził eee, Andrew Benson. Z BBC i nagle pojawiają się, że to, to coś tam na to odpowiedział, że przecież widział boli 15 minut, skąd on może to wiedzieć. Nie, nie, nie jakoś tam brutalnie, ale, ale generalnie, ale generalnie w, w tym kierunku. Horner zaprzecza, mówi, że nie jest nie, skąd się wzięło, że, 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 że w ogóle o, o, o co biega. I pojawiły się oficjalne dementi ze strony Red Bull'a, że nie było żadnej oficjalnej wypowiedzi. Wiecie co oznacza dementi? Potem nie było żadnej oficjalnej wypowiedzi. To znaczy, że była nieoficjalna. Czyli faktycznie Hornet powiedział, że, że to nie jest legalne, ale to no, wrzucił to w szoku, nie? w sensie zobaczył i, i powiedział: Nie, to nie może, nie może być legalne. To nie jest, wcale, e, nie jest wcale takie powiedziane. Inna interesująca kwestia dotyczy tego, że zmieniło się sposób zarządzania Formułą 1. I istnieje teraz techniczna możliwość, że nawet jeśli FIA uzna, że ten boycott jest legalny, pozostałe ekipy. Przegłosują, żeby to rozwiązanie nie było legalne. Czyli przegłosują taki rodzaj jakby zawężenia regulaminu, żeby Mercedes nie mógł stosować tego rozwiązania. Pamiętajcie, Mercedes ma też koncept, który testował w Barcelonie, zupełnie inny, z większymi sekcjami bocznymi. Myślę, że oni teraz badają teren, tak naprawdę. W Barcelonie pojechali tym, który no, nie jest aż tak. Ekstrawagancki, ale który no, już jest jakimś tam konceptem. Też to bardzo cienkie sekcje boczne, ale jednak nie w pionie chłodnicy, tylko raczej, raczej w poziomie szerszej loty powietrza. Więc mają już to, w razie czego. Natomiast teraz, no. Mówi się, że po prostu pionowo ustawili chłodnicę w taki sposób, jeszcze blisko centrum samochodu, że, że po prostu zrobili, prawie wykasowali sekcje boczne. Bardzo interesujące rozwiązanie, więc nawet jeżeli FIA, a to będzie uznaniowe, uzna, że Mercedes nie złamał żadnego przepisu, a po drodze FIA na każdym kroku była pytana przez Mercedesa, dostawali symulacje, dostawali dane z, z, jakby z tego programu do, 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 do cyfrowego projektowania. Więc EFA nigdy nie znalazła żadnego punktu, w którym by stwierdziła, że ten pomysł jest nielegalny. Natomiast nawet jeżeli to będzie legalne, to cały czas w ramach walki politycznej zespoły mogą to przegłosować. Eee, że nie, że, że tak nie będzie. To eee, to mówi tak, po pierwsze jasne jest to, że gdy wprowadzasz innowacje, czasami pojawia się debata i to się właśnie odbywa teraz. Tego oczekiwaliśmy. Mamy nowy sposób rządzenia, w którym super większość, głosowanie super większości, tak zwane, pozwala na wprowadzenie zmian. Ja bym wolał stary system, bo jeśli zespół wprowadza innowacje, Możesz się usunąć z boli nawet jeśli jest zgodna z przepisami. FAJ i Formuła 1 z pewnością zajmie się tym uważnie i z duchem sportu. Myślę, że będzie dobrze, mówi Toto Wolf. To jest interesujące, bo to jest taki rodzaj takiego samozarządzania w obrębie Formuły 1 i nie wiem, czy mi się to podoba taki pomysł na, na to, żeby reszta była w stanie utrącić jedną, która wymyśli coś, co wychodzi przed szereg, coś innowacyjnego. Nie wiem, czy to jest duchem Formuły 1. Natomiast też nie jestem przekonany, czy Mercedes musi się obawiać, dlatego że ma jednak trzy ekipy zależne od siebie jeszcze, które używają silnika. Myślę, że na 99% Aston Martin będzie, będzie za Mercedesem. Gorzej, jeśli 8 pozostałych ekip, a jeszcze dwie z silnikami Mercedesa, jeżeli 8 pozostałych ekip będzie uważało, że to jest nielegalne, tu może się pojawić e, problem. To jest to, to wypowiadając te słowa, że myślę, że będziemy OK. E, tam nie ma, to nie było stwierdzenia: Ten samochód jest legalny. Nie ma, nie ma nic takiego. E, tam jest wątpliwość. Oni sami do końca nie wiedzą, czy, co, jak postąpi FAI jeszcze raz to będzie proces e, uznaniowy. To może być zarzewie wojny nowe, jeśli chodzi o rozwiązania techniczne. Pamiętajcie, Mercedes pokazał, że ma rozwiązanie, które nie budzi takiej kontrowersji. To już to, to nie, nie może powiedzieć, że co my zrobimy? Wszystko postawiliśmy na, na tę koncepcję bolidu. FAI to widziała, powiedziała, że jest legalne, a teraz jest nielegalne. Oni już tego nie mogą zrobić. Pokazali, że mają bolid, który jest no, bardziej zgodny z regulaminem. Tak więc. Te drzwi są zamknięte. Moim zdaniem, jeszcze raz oni badają teren i teraz wszystko zależy od tego, co zrobi Formuła 1. Formuła 1 się będzie pewnie kierowała czasami okrożeniem, więc na pewno w, w interesie Mercedesa na tym etapie nie jest pokazanie pełnej e, przewagi tego rozwiązania. W Jeżeli ktoś ma coś, ma naprawdę duży interes w tym, żeby ukrywać coś, to będzie Mercedes, bo moim zdaniem, bo tak nie, nie rozbywało. E, Zwróćcie uwagę, Mercedes przez lata ukrywał moc swojego silnika. Padilla to zdradził. To mówił nie, nie, to w ogóle nie wiem skąd to wziął. Szczerze, wziął to z prawdy. Lowe cytował, co się działo na pitolu, że nie, przykryćmy ten silnik, bo to będzie, bo bali się po prostu, że FI wejdzie, pusty i powie, sorry, to jest za dużo i wymyśli coś, że, wymyśli coś żeby ich powstrzymać. Więc Mercedes, moim zdaniem, przez lata kontrolował tak stawkę. Pamiętacie, były te czasy, kiedy walka z Ferrari, niby, że tutaj Sebastian Vettel, do wakacji, a po wakacjach wracamy na tor i... Nie było Mercedesa, odjeżdżał. To było wszystko kontrolowane, więc w interesie Mercedesa w tym przypadku jest, żeby nie pokazywać pełnego potencjału, no bo jeżeli mają mieć to, jeżeli to ma być, ma być jakaś reakcja FII, ma być to zabronione, to raczej im szybciej, tym lepiej, prawda? A potem im dłużej będzie trwał sezon, tym ciężej będzie to obronić. Natomiast Rosbran mówi, e, mówi o tym w ten sposób. Kiedy zespoły e, wymyślają e, ekstremalne koncepcje, nie powinniśmy ich od razu karać. Czy już mówi o tym, Wow, dziękuję bardzo Pawlo, dziękuję za mega donata. Na wiśniowo, to się rzadko zdarza. Bardzo mi miło. E, e, mówi, że tak, że... Mówi, że nie powinniśmy go od razu karać, ale już widzi, że są podstawy do wątpliwości. Tak? On w tym zdaniu zdradza, że to nie jest takie e, czarno-białe, że to nie jest oczywiste, że ten Mercedes jest legalny. Ale FIA przyjrzy się wszystkiemu. Zespół e, może... E, Pokazać wszystko z tej perspektywy, z której FIA nie odnotuje czegokolwiek nielegalnego. Ale spotkałem się z tym problemem wiele razy, i w momentach, gdy FIA wydaje się, że wszystko działa, że wszystko działa ok, zespoły wymyślają takie argumenty, których nigdy wcześniej nie rozważono. To się zdarzyło wielokrotnie w trakcie sezonu, że spełnia, zmieniono, zmieniono pewne koncepcje bolidów. Mercedes sam, jak mieli, mieli ten Freak na przykład system, tak? przód i tył interconnected. Pasywny system stabilizacji prześwitu między przede To zostało zabronione. Połączenie między przede w trakcie sezonu. j damper w Renault dawno, dawno temu, czyli, czyli tam Dumper, może święty, amortyzator Mas. W ogóle koncept, który był w Citroenie 2CV pojawił się, tak? Czyli, czyli dekady temu w normalnej motoryzacji. Też został zabrojony, zabrojony w trakcie sezonu, bo Renault było zbyt daleko z przodu. Wiele, wiele przykładów. Więc... Yy... Zawsze ktoś może wyskoczyć z takim argumentem, który w trakcie sezonu, z... Red Bull kilka razy miał takie sytuacje, że ten, że też nagle w trakcie sezonu się okazywało, że jednak to nie jest do końca e, legalne. A więc moi mili, o co chodzi? Znów zadecyduje FIA. I moje pytanie do Was, do dyskusji, y, niekoniecznie tutaj, bo teraz nie przeczytałem, ale pod tym materiałem. Czy, bo, bo to się raz, to będzie kwestia decyzji FIA. To nie będzie kwestia tego tak naprawdę, czy to, o, bo, bo to jest po prostu... Tak tak są zbudowane regulaminy. Ktoś będzie musiał zdecydować, czy pozwalamy, żeby Mercedes taki jeździł, czy nie. I tyle. To będzie tylko i wyłącznie uznaniowe. Więc teraz moje pytanie do Was brzmi, brzmi: czy Waszym zdaniem powinni sprawić, że Mercedes może z tego korzystać, czy nie? Natomiast proszę Was o jedno. Od, jakby oddzielmy się od, jakby właśnie, i, i, i tak sporo osób jednak no, ma za złe hipokryzję, mówiąc w skrócie, którą przedstawiają ludzie z tego zespołu. Eee, natomiast od, odetnijmy się od tego. Udawajmy, że to nie jest. Że, Odetnijmy emocje, patrzymy na Formułę 1. Jest jeden zespół, który wymyśli coś innowacyjnego, co może być, jakby zagrozić rywalizacji w kontekście sezonu. I czy Waszym zdaniem jest fair, żeby to zrównać? Czy to przez FIA, czy zespoły potem za, za usiądą, zagłosują i przegłosują, żeby to nie było legalne? Czy tak powinno być? Czy to jest jednak wbrew duchowi Formuły 1? Naprawdę to jest bardzo ważna dyskusja, bo to naprawdę dotyczy jakichś korzeni Formuły 1. Był, Wasze opinie pod tym materiałem bardzo, bardzo doceniam, To tutaj sobie też możecie oczywiście podyskutować, a ja będę sobie e, gadał dalej. Tak czy inaczej, żeby podsumować temat, Mercedes zrobił duże zamieszanie w padoku, e, wszyscy starają się e, stroić dziarskie minki, ale widać zaskoczenie, widać wątpliwości w innych e, prze, prze, w przedstawiciel w, o, sorry. W przedstawicielach innych ekip, widać e, zaskoczenie wątpliwości i obawę. I ta koncepcja na początku może mieć wiele wad, ale może się okazać po prostu może się okazać rewolucyjna, bo to może być po prostu nowy kierunek, cały koncepcyjny, jeśli chodzi o budowę boidów Formuły 1. Co dużo mówić, Mercedes to najlepszy zespół Formuły 1 od wielu, wielu lat moim zdaniem, najlepszy w historii. Testy w Bahrajnie, przechodzimy teraz do dnia pierwszego. Mattia Binotto powiedział, że w Barcelonie w tej pierwszej sesji chodziło o to, żeby zbierać dane i zrozumieć jaka jest korelacja między tym, co było w laboratoriach, w tunelach aerodynamicznych, a tym, co dzieje się na torze. A mówi, że teraz, kiedy jesteśmy w Bahrajnie, myślę, że jako, że jesteśmy bardzo blisko pierwszego wyścigu sezonu. Wierzę, że my wszyscy będziemy symulować wyścigi i będziemy robić symulacje kwalifikacji. To nie znaczy, że pokażą wszystko od razu, ale z całą pewnością zbliżą się o wiele bardziej do swojego potencjału, niż, niż robili to w Barcelonie. Jeśli chodzi o dzisiejsze jazdy, no to ra, co, rano? Alfa jeździła, generalnie jeździła cały dzień i szło i dobrze, wspaniale, że w końcu. McLaren prawie nie jeździł rano i po południu też prawie nie. Haas nie jeździł w ogóle. Yy, zgodnie z zapowiedziami, dlatego, że mieli opóźnienie w dostawie części i, i innych komponentów generalnie, bo kargo się opóźniło i to jest oficjalne kargo Formuły 1, czyli nie z zespołu. Yy, Daniel Riccardo miał dziś jeździć, nie jeździł, ponieważ się pochorował. Ferrari zaczęło najszybciej, yy, Red Bull jeździł najdłużej rano, a Mercedes był dwie sekundy z tyłu, ale ich naprawdę, jeżeli stwierdzenie czas się nie liczą, ma mieć szczególną wagę, no to, no to z całą pewnością dotyczy teraz tego, co robi Mercedes. <laughs> Najlepszy czas uzyskał Piergasli z tego co mi się wydaje, na oponach C5, bo tam było, nie, niektórzy podwalili, że na C4, czyli trochę twardszych, niż na C5, czyli czy na tych najmniejszych, najlepszych. notowane w Bachranie nie będą używane w ogóle C5, C4, będą trzy najtwardsze mieszanki w pierwszym wyścigu. Carlos sainz w najlepszy czas był drugi i tracił ponad cztery dychy, ale zrobił to na oponach C3, czyli dwie mieszanki twardsze i to będą najmniejsze opony podczas wyglądu wyścigowego. Charles Leclerc, niecałe dwie dychy za nim. Dalej Lance Stroll, ale tylko 50 czy znaczy sam w sobie to nie, nie tylko, ale potem, potem, potem w potem mu okrążeń. Yy, piąty album w się, Williams naprawdę pokazuje, pokazuje niezłą prędkość. Nawet jeżeli te czasy się tak bardzo nie liczą, to jednak yy, coś tam, coś tam znaczą. Mi się wydaje, że całkiem nieźle. Tylko, że na C4 -kach, yy, zrobione. Yy, 104 okrążenia jest przejechane. Szósty czas Lando Norrisa, ale oni nie mieli szans się skupić na długich przejazdach, bo, bo mieli problemy z hamulcami, więc, więc on miał większe szanse na to, żeby jechać krótsze okrążenia. Przejechał tylko 50 okrążeń. Eee, siódmy czas Walteriego Bottasa, myślę, że taki ładny, ósmy Sebastian Vettel, e, dziewiąty George Russell dopiero, dziewiąty najszybszy Mercedes, George jeździł e, w sesji popołudniowej, tak, popołudniowej, przejechał 60 kółek, zrobił to na panach C3 i był 2 sekundy wolniejszy od Gasliego i ile? 1,6 mniej więcej wolniejszy od Sańca na tej samej mieszance. Natomiast jeszcze raz Mercedes jest poza nawiasem. Perez z 10 czasem, natomiast przejechał najwięcej okrążeń, bo 138. Jeździł na oponach, znaczy na, czas najbliższy uzyskał na C2, czyli na średnich oponach to była ewidentnie jazda już znowu pod przebiegi wyścigowe i pod boli do tego, żeby wyścigu hulał jak najlepiej. Jedenasty czas Hamiltona, 12, Alonso, najmniej przejechany na okrążeń, tylko 24 Cztery. Nie za dobrze to wygląda w Alpin 13 e, czas Okona, czyli 12 Alonso, 13 Okon, Alpin na, na dole na razie 14 e, Guan Yu Zhou e, i 15 czas Pietro Fittipaligo, który jeździł tylko e, po południu jak już mówiłem, te czasy mogą być bardziej, najbardziej mylące się chodzi o Mercedesa, ale Mercedes przejechał 122 okrążenia, czyli dużo. Ferrari znów mocne, znów regularne, znów powtarzalne, e, znów dobrze zbalansowane, 116 okrążeń przejechanych. Dziękuję Danielu za, za, za nawoływanie do kciuków do góry, też poproszę o kciuki do góry. Perez od 138 okrążeń, to dużo, natomiast zakończył dzień spinem i czerwoną flagą. E, obrócił się przy małej prędkości, szkód nie było i mówi tak. Pod koniec dnia po samodzie bezpieczeństwa miałem zimne opony i straciłem kontrolę, i niestety wypadłem na żwir. A to ciekawe, bo tutaj jakby przekopiłem sobie i nie uciąłem literkę. I zamiast gravel jest grave, czyli grave. I tak patrzę, że z do grobu, ale nie. Tutaj ewidentnie ten. Yy, yy, Psikutas bez S, tak zwany. Yy, dobrze było. Yy, Znowu zobaczyć, co się dzieje z samochodem na innym torze przy wyższych temperaturach. To oczywiście. E, bardzo inne miejsce od tego, co mieliśmy w Barcelonie. Bahrain jest jednym z najbardziej takich szorstkich, najcięższych torów dla bolidu, bo jest faktycznie w kalendarzu, więc e, naturalnie więcej e, dzieje się z tyłu samochodu. I to jest akurat bardzo ważne, że no, ta zmiana jest, jest kluczowa: zmiana temperatur, zmiana nawierzchni i też zmiana typu toru, czyli, czyli no, mają jakby inny ogląd na temat tego, co się może dziać z bolidami w zupełnie innych warunkach. Generalnie e, mieliśmy dobre tempo i zdobyliśmy. Pełno informacji. Alfa jeździło dużo, jak już powiedziałem, 120 okrążeń. Joe był na konferencji yy, po swoich przejazdach, mówił, że był to solidny yy, przejazd poranny i wygląda na to, że rozwiązali problemy z Barceloną. I potem też mówił, bo też się cieszył, że udało im się poznać bardziej samochód i że zostało to jakoś yy, rozwiązane. McLaren z bladu, niestety tylko 50 okrążeń, jeszcze raz problemy z hamulcami. Landon Ellis nie był zachwycony, mówi, yy, nie jestem pewny, jaki był dokładny problem. Chodzi o temperatury i tak dalej. Jeżeli chodzi o temperatury, to raczej o to, że temperatury są zbyt wysokie. Przejechali na gorący tor w Bahrajnie i czas Barcelony prysł. Była piękna pogoda w Barcelonie, jak na Europę, jak na Barcelonę, nawet i Hiszpanię o tej porze roku, ale jednak aż tak gorąco nie było. To nam nie pozwoliło na robienie dłuższych przejazdów. Są rzeczy, które staramy się naprawić. Postaramy się naprawić w najbliższych dniach, ale to nie będzie łatwa naprawa. Zobaczymy, co da się z tym zrobić. Alpin, tylko 66 okrążeń, to jest naprawdę słabo. Hasek, jak już mówiłem, starczył pół dnia. Pojechał w Fittipaldi, ale tylko dziś. Pod, od, od jutra auto przejmuje y, Magnusen, o którym zrobimy ca, cały, osobny, cały osobny rozdział. Po co Fitipaldi przyjechał 47 kole, kółek. I to, co jest ciekawe z Hasem, to jest to, że y, no, oni starczyli pół dnia, bo mieli opóźnienie z dowozem z, części, tak? Z dowozem sprzętu. Nie byli się w stanie przygotować. No i trwały debaty, czy pozwoli, powinni im pozwolić, żeby nadrobili ten czas, który on stracili nie z własnej winy. To jest kargo samej Formuły 1 oficjalne. E, czyli na przykład mo mo mogliby powiedzieć w niedzielę, nie dajmy na to przez pół dnia. Zdania były podzielone. E, bo de facto regulamin mówi, z tego co mi się wydaje, że nie można jeździć dłużej niż 3 dni z rzędu, jeśli chodzi o rząd. czy z rzędu, który jest rosy rosycyzmem. Nie? Zawsze zapominam. No w każdym razie wszyscy wiedzą o co chodzi. Tercy są bardzo niemodne, prawda? Eee, w każdym razie nie może iść przez 4 dni, eee, i no była kwestia taka, czy powinno się zrobić wyjątek. Jedni twierdzili, że tak, inni, że nie. Zgadnijcie, kto się sprzeciwiał, że na, na bank. Wy wybieracie jednego szefa zespołu, który na bank się sprzeciwił. Ciekaw jestem, kogo obstawiacie. zagarbię eee, ten. Płomień płonie. Płomień płonie. Eee, moi mili, eee, jeżeli. Eee, no widzę, że ten, że. Tak, większość z Was obstawia, dobrze, to to, to, to powiedział, że zaraz, zaraz, że, że jak zaczniemy robić wyjątki w regulaminie, no to, no to, to, znowu tam nas wprowadzi w jakieś obszary takie, w które nie chcemy się e, zapuszczać. A i żeby podsumować te, temat dzisiejszych testów, e, jeszcze wrócimy do tematu Rosji. E, Formuła 1 odcięła sygnał dla Rosji. E, w ogóle. Z testów. I tak raczej zdaje się ma być też już z całego sezonu. Naprawdę zaczynam im współczuć chłopakom. Co się dzieje w Ferrari? To jest ważne dlatego, że Ferrari, było, było no jeśli chodzi o takie ogólne przygotowanie, z całą pewnością było liderem po Barcelonie. I dziś też radziło sobie bardzo dobrze. Podczas konferencji Max się wypowiadał na ten temat, mówi tak Ferrari wygląda na mocne, bardzo solidne. Przecież są szybce, widać to i na długich i na, i na krótkich przejazdach. To dobre dla Formuły 1, bo wiemy co się z nimi działo przez ostatnie dwa lata. Mam nadzieję, że możemy im dorównać, albo przynajmniej będziemy blisko, a reszty dowiemy się w q Ale tu nie byli moimi mini żadnej obawy, to nie było jakiegoś tam podziwu. To była czysta kurtuazja, to była polityka, nie? Po prostu powiedział politycznie, moim zdaniem Red Bull, Ferrari się za bardzo nie obawia na tym etapie. George Russell. Globalnie to Ferrari wygląda najlepiej. Z małą ilością paliwa i na długich przejazdach są najsolidniejsi. Czas? pokaże. Ale Ferrari, moim imieniem, nie przywieźli tu większych upgrade'ów. Eee... Natomiast też sobie pomyślałem i też o tym napisałem zresztą, że jak. Nie wiem, czy pamiętacie, jak była prezentacja Ferrari, mówiłem o tym, dawałem te cytaty, że mówi o tym, jak to było innowacyjne, że mieli więcej czasu, że się nie bali ryzyka i że w ogóle tutaj, jak kombinowali tutaj owoc pracy i odważnego myślenia wszystkich inżynierów to mi się wydaje, że jak oni to mówili, to w Mercedesie musieli mieć niezłą bekę. W sensie, bo znaczy, Ferrari faktycznie wygląda inaczej innowacyjnie, jest przeciwieństwem Mercedesa. Kto wie, może się nawet okazać, że to jest ta słuszna koncepcja, tego nie wiadomo. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli już mamy mówić, że jakieś auto jest szczególnie ryzykownie innowacyjne, to raczej wasza ocena, chętnie poznam znowu pod materiałem, ale moim zdaniem to Mercedes. Jeżeli ktoś już naprawdę postawił na coś totalnie wyjątkowego, na jedną kartę i zaryzykował dużo, to moim zdaniem był to Mercedes, z tym to, co pokazali dziś. Sam Minoto mówi, że nasz samochód nie różni się zbytnio od tego, co mieliśmy w Barcelonie. Na pewno nie tak bardzo jak Mercedes. Zrobiliśmy poprawki związane z dobijaniem i optymalizujemy ustawienia. Uczymy się i staramy się wyciągnąć maksymalny potencjał. Dużo się uczymy i jeszcze dużo przed nami. To jest taka no, w zasadzie nic nadzwyczajnego, nie mówi. Co... W zasadzie można by było to przekopiować i dać na kolejny sezon od razu, żeby już mieć gotową wypowiedź do, do, do newsów i tak dalej, do czytania. To jest oczywiste. Natomiast. Jeszcze raz, język ciała. Dla mnie bardzo ważny. Działa, jeśli chodzi o, o moje obserwowanie świata i, i, i szczególnie tego środowiska. Eee, tak jak mówili, jeszcze raz spotka po, po, się w Barcelonie, że to oczywiście to nic nie znaczy, że jeszcze dużo może się zmienić i tak dalej. Widać było, że są bardzo zadowoleni, że są pewni siebie. Tutaj, binotto na konferencji jest trochę zbity z tropu. Eee, wydaje mi się, jak jakby absolutna większość stawki. Oni naprawdę się nie niepokoją tym, co zrobił Mercedes. No i mówi, że będą się starali wyciągnąć w, jak najwięcej z samochodu. Bla, 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 bla. Eee, natomiast Carlos Sainz jeszcze mówił o tym, jak się nadwozie sprawuje. Mówi, że jest inne pod wieloma względami. Ponad wszystko widzę to, jeśli chodzi o styl jazdy. Teraz możemy się więcej ślizgać. W, w, zeszłym, e, roku nasz, e, w zeszłym roku bolidy były projektowane do tego, żeby jechać prosto. Eee, Miał dużo docisku, ale kiedy y, traciłeś y, kontrolę nad samochodem. Kompletnie wypadały z toru. Jemu chodziło prosto, nie, niekoniecznie, że, żeby jechać prosto po prostej, ale chodziło mu o to, że bolidy nie były przygo przygotowane do tego, żeby zarzucało. Tak? W sensie wiadomo, że każdy, że linia idealna przejazdu najlepsza to jest taka, żeby nie rzucało bolidem, no, ale różnie się dzieje, prawda? I to nie jest tak, że jak bolid pracuje, to od razu się traci multum czasu. Natomiast chodziło o to, że te bolidy nie wybaczały, bo w momencie, kiedy były wytrącane z tego, jakby zarzucało ty tyłem samochodu, głównie, bo tam przód to, 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 to pół biedy, ale zarzucało, zarzucało tyłem. I zmieniał się kąt ustawienia z bolidu względem pozorne, wiatru pozornego, czyli tego powietrza, które wpada na skrzydła, to aerodynamika tak gwałtownie traciła, tak traciła swojej własności. Chyba tutaj szczególnie w Ferrari, w, w, w niektórych samochodach, że bolid po prostu nagle pu, snap, i, i się obracał i tracił kontrolę. Nowa koncepcja, zdaniem Sańca, bo to nie chodzi tylko o Ferrari, jest taka, że faktycznie jak bolid pracuje, to nie ma aż takiego, aż takiego gwałtownego e, zerwania. Czyli, że faktycznie, że faktycznie no, pozwala na to, żeby trochę bardziej pracować i trochę bardziej ryzykować. E, czyli na mniej precyzyjną jazdę, mówiąc w skrócie. Jest łatwiejszy w prowadzeniu. Ten bolit e, pozwala na trochę więcej zabawy, e, generalnie. E, na wejściu w zakrętę e, i także na wyjściu z zakrętów. E, I chce się do, do tego dostosować. To jest frajda. Czyli tak wiecie, są bardziej rajdowe. W dużym cudzysłowie, bo jednak rozdźwięk między samochodem wyścigowym, a szczególnie na miejscowym, a, a, a rajdówką w WRC, czy nie, przepraszam, wyścigówką WRC i rajdówką w Formuły pierwszej jest tak duży, że, że nie, da się tego, nie da się tego w żaden sposób porównać, w skrócie. Jeśli chodzi jeszcze, na innym zespole jeszcze chciałem się skupić tutaj i to jest Alpine, bo żeśmy o tym dyskutowali. Mówiłem wam o tym, jak odczytuje język ciała Fernando, że Fernando nie jest zbyt szczęśliwy z tego, co się dzieje. Potem były jeszcze jakieś wypowiedzi, które potwierdzały, że, że nie jest za dobrze. Potem wypowiedzi Alna Permeń, że wcale nie było tak źle, że nie używali DRS-u, ale to tak z ostrożności, że w ogóle wcale, że jest o wiele lepiej. Eee, tymczasem no, Fernando z rodakami, jak to zazwyczaj, on zdradził coś więcej, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o to, co o jego wrażenia z Barcelony, i mówi tak. Myślę, że zrobiliśmy postępy, ale prawda jest taka, że inne zespoły sprawiły wrażenie lepiej przygotowanych. Jeździły dużo od samego początku, super łatwo osiągały dobre czasy i robiły długie przejazdy. Zwróćcie uwagę, czasy nie mają znaczenia, ale nagle się okazuje, że super łatwo osiągały dobre czasy, prawda? Nie mają znaczenia, a i tak mają znaczenie. My zaczęliśmy wolniej. Ostatecznie byłem zadowolony, ale myślę, że yy, były inne ekipy, które były od nas mądrzejsze. Też bardzo ciekawie mówiło o nowej koncepcji Bolidu. Yy, to są inne inne samochody, pracują w inny sposób, ponieważ mają efekt yy, przysysania, tak, ground effect yy, przyziemienia, jak, jak to nie, niektórzy mówią. Yy, dają ci to wrażenie, takie poczucie, że im szybciej jedziesz, tym więcej masz przyczepności, ponieważ yy, pod podłogą yy, poprowadzone są tunele yy, Venturiego. Które generują cały docisk. A generują go więcej przy 300, km, przy 300 niż przy 100 km na godzinę. Są bardziej aerodynamiczne. Chociaż to wydaje się sprzecznością. Szybsze zakręty są łatwiejsze niż wolne zakręty, ponieważ. Jest tam mniej docisku. To jest też, no generalnie to, to jest, tak, tak, lubicie dygresję, więc wam powiem dygresję, już o tym wspominałem, ale być może nie każdy o tym opowiadał. To jest coś, co, na no, no, co Robert mi zwrócił uwagę dawno temu, jak, jak szykowałem się do, do wyścigu gościnnego w, w Pucharze ki, to był Seat. E, znaczy, nie poszedłem porady, no bo gdzie ja, gdzie kierowca Formuły ten tak, no przyszedł w ogóle milion poziomów wyżej, nie jest mi w stanie dać żadnej rady, którą ja jestem w stanie użyć, jeszcze jadąc Kion Seat, jeśli będę formułował. Natomiast tak, ja po prostu mówiłem, że cieszę się, że jedziemy w moście, bo, bo to u most, bo tam jest dużo wolnych zakrętów, a Robert mówi, nie powinien się cieszyć, dlatego że e, w wolnych zakrętach tracić się więcej. E, i de facto, no to czytałem też różne analizy i wcześniej i potem faktycznie największą różnicę robi się w wolnych zakrętach. Większość kierowców powie Wam, że akurat te, te szybkie łuki i średnie one robią ogromne wrażenie, bo to naprawdę to jest niewiarygodnie, jak oni tam szybko i przeciążenia są niewiarygodne, bo przekraczają 5G, czasami ponadto nawet dochodzą do 6. Różne są dane na ten temat. Natomiast z punktu widzenia kierowcy, one są dość proste. Znaczy, tak długo jak nagle Bolit nie rzuci, co, co się zdarza z różnych powodów, to, to one są dość proste. Faktycznie najwięcej prędkości się, się zyskuje w wolnych zakrętach. A już jak Robert tłumaczył, w kultowym, w kultowym nagraniu podczas jakiegoś rajdu że jego zdaniem najwięcej prędkości jest dozyskanie od punktu hamowania do punktu szczytowego zakrętu, jeśli dobrze pamiętam, czyli sposób w hamuje i w sposób w jaki się składa do, do zakrętu. Wiadomo, że przyspieszyć też trzeba dobrze, ale to chyba się wszystko kryje właśnie w tym momencie, kiedy zaczynasz hamować i jak doprowadzisz bolid do optymalnego punktu szczytowego. Jeżeli zrobisz to dobrze, to wtedy no, z wyjściem nie będzie problemu, w skrócie. E tu chodzi o kierowcę, no bo wiadomo, że jakby prędkość reszta idzie z mocy silnika na przykład, no to, to już kierowca nie niewiele może zrobić, tak, nie wystawi nóżek jak Fred Finistone, nie, no nie, 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 nie będzie dodawał dodatkowych koni. Swoją drogą, znowu idziemy w dygresję, chętnie się z, z, z tym yy, dowiem jak, jak, jaką wy macie opinię, skoro już wchodzimy w temat Freda Finistona, ale yy, słyszałem kiedyś, że jeden kon mechaniczny w samochodzie to jest półtora konia prawdziwego. I zacząłem się zastanawiać, jeżeli jeden koni mechaniczny to jest półtora konia prawdziwego, to ile jakby koni ma człowiek? Mam na myśli mocy w koniach, nie? Że jeżeli... Jak wstydzicie, jaką mamy moc? 0,25 konia? Jakoś tak interesuje mnie to. Nie wiem, czy tego nie można obliczyć, bo mówi się, że moc to prędkość maksymalna. Więc, czy być może obliczyć prędkość maksymalną człowieka i kunia i wtedy wyliczyć mniej więcej jaka jest różnica. 0,25 konia, proszę bardzo, Paweł podaje. No to jest taka, to może być zbliżone do, do prawdy. No w każdym razie, yy, no tak, jeśli chodzi o Fernando, to to, to to jest koniec tego tematu, i teraz temat, który bardzo, bardzo mi się podoba powrót Kevina Magnusena. Yy, mm. Eee, powrót mimo woli. Eee, no, pamiętacie, że były tam różne, różne nazwiska padały, kto mogę go zastąpić. Pietro Fittipaldi, czyli kierowca rezerwowy, tak pojeździ pół dnia. Antonio Giovinazzi, no, człowiek namaszczony przez Ferrari. Wydawałoby się, że fajnie by było, gdyby... zaczął od strony Ferrari, gdyby, gdyby wrócił, chociaż chyba tak bardzo Ferrari nie, nie naciskało. Moim zdaniem chcieli pieniędzy po prostu. Oscar Piastri, czyli kierowca Alpin. Alpin powinno zrobić wszystko, żeby go tam wrzucić, ale oczywiście to jest dlaczego hasma wychowywać juniora dla Alpin. Ostatecznie Kevin Magnussen. To jest... Jest to trochę zaskoczenie, Kevin Magnussen on podkreślał jak odchodził, że on nigdy nie, nie, ten, nie płacił za starty, natomiast z wiem z dobrych źródeł i nawet chyba można się dopatrzeć to, że to nieprawda, że on wnosił sponsorów do zespołu i przypuszczam, że to jest znowu znowu coś takiego, może się, może się zadziać. Mówiąc w skrócie, natomiast pamiętajcie, że on już się pogodził z, 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 pogodził z odpadnięciem z Formuły 1, i skierował swoje kroki do wyścigu długodystansowych miał być kierowcą Peżata, między innymi, jeśli chodzi o Łeka czyli fabrycznej ekipy w LMHD w najwyższej kategorii. Nie, oni chyba Car chyba zrobił. Co krok podkreślał, że miał już dość startów w Formule 1 dla nawienia statystyk, że cieszy się swoim nowym motorsportowym życiem. W którym może walczyć o zwycięstwa w przeciwieństwie do Formuły 1. Wielokrotnie to mówił, ostatnio około miesiąca temu w wywiadzie dla racer.com powiedział coś takiego: Reszta mojej kariery będzie opierała się już tylko na ściganiu, w którym jest nadzieja na zwycięstwo. Cokolwiek będę robił, będę gdziekolwiek się nie zaangażuję, zrobię to tylko i wyłącznie wiedząc, że, zresztą inaczej. Przepraszam, bo to na bieżąco y, tłumaczę. Cokolwiek będę robił, nie będę się angażował w nic, y, co będę wiedział, gdzie będę wiedział, że nie, że nie mogę wygrać. Nigdy więcej. No i mieli wygląda na to, że Has będzie, że czarnym koniem jest Has, no bo Kevin mówił, że nigdy więcej nie wróci do ekipy w sporcie w w nie będzie mógł wygrywać, czyli no wydaje mi się, że tam, że, że obstawię, bie, bie, biegnijcie, obstaw nie, nie, żartuję, nie obstawiacie, bo moim zdaniem to jednak zmienił zdanie. E, powiedział, czy to oznacza, żeby nie wrócił do, e, czy, do zespołu środka? Takie powiedział, powiedział: Nie, już tam byłem, już to zrobiłem. To było wspaniałe doświadczenie. E, bardzo się cieszę, że byłem w stanie to zrobić. Marzyłem o Formule 1 odkąd byłem małym dzieckiem, więc naprawdę czuję się uprzywilejowany, że byłem w stanie spełnić to marzenie i tam być, e, i mieć karierę w Formule 1. Byłem tam przez 7 lat. Większość tego czasu sprawiało mi frajdę, ale jeśli chodzi o kwestie sportowe, jako sportowiec nie było to wystarczająco satysfakcjonujące. Cokolwiek będę robił, chcę się temu poświęcić. Zwyciężanie jest głównym celem i głównym priorytetem. Tak mówił jeszcze miesiąc temu. Proszę bardzo. Był ten tekst w psach, że się posiedzi na bezrobotnym i ten... I zobaczymy, jak się będzie gadało to ten sam pan, co mówił o akumulatorze na no nieważne, kto widział, ten wie jak to się stało mówisz, że zadzwoniłem do jego ginter około tygodnia temu i spytał, czy byłbym zainteresowany obgadaliśmy te sprawy dość szybko powiedziałem, tak, jestem zainteresowany przejrzymy się, co możemy zrobić potem minęło kilka dni i sam rozwiązywałem pewne kwestie potem on znów zadzwonił i powiedział, ok, spróbujmy potem miałem znowu kilka rzeczy, które musiałem rozwiązać i... Dopiero to się udało, jakieś w trzy dni, udało się to zrobić w trzy dni. No musiał porozwiązać kontrakty, bo miał dwa kontrakty, w Stanach jeden i jeden miał z pożotem na, na Łeka. To było dość szalone. Kiedy byłem w samolocie, przelatując tutaj, nawet nie wiedziałem tak naprawdę, czy to się wydarzy. Kontrakt podpisałem wczoraj i teraz, kiedy się to udało, Jestem z powrotem Formuły 1, czyli Majmy, tak bardzo miał dość tego, żeby jeździć do Formuły 1 dla, dla numerku, i w ogóle, że tutaj, o, że tutaj tak bardzo chciał, że już nigdy więcej nie pójdzie tam, gdzie nie da się wygrywać, że wsiadł samolot. Rozwiązał dwa kontrakty, i wsiadł do samolotu i leciał do Bahrajnu, nie wiedząc, czy będziemy jeździć w Formuły 1. Tak bardzo miał dość tego, że tam, że. I tu wracam do wypowiedzi na temat tego, że nigdy nie płacił za starty Formuły 1. Yy, no i jestem bardzo zaskoczony, pod, podekscytowany, bla, 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 bla. Eee, moi mili, co sądzę o Magnusenie? Kierowca o bardzo silnej psychice, kierowca bardzo szybki, kierowca względnie skuteczny, ale pamiętajcie, że zmarnował bardzo dużo punktów dla hasa. Eee, sam i z Romanem, w zasadzie często się z Romanem zdarzał. Eee, nie tylko z punktu widzenia Romana, tak więc eee, no, to nie jest jakiś taki, szczerze, gdybym miał do wyboru eee, Givinaciego. Ja wiem, że Antonio to też tam swoje pogubił, ale czas tak. Ale nie tylko on. Nie? No w sensie, że niesamowity jest ten sentyment ekipy has do, do kierowcy, który naprawdę dużo punktów im zmaścił. Plus jeszcze oczywiście Kevin Magnussen jest znany z tego, że jeździ bardzo brutalnie, przez co większość kierowców nie lubi się z nim ścigać generalnie. Stąd słynny tekst też do tego, do Huckenberga, Suck my balls, tekst oczywiście, cytat z Kartmana z Softparku Parku, to, to kiedy Hugenberg do niego powiedział, w, podszedł w Migzonie, Jak, jak nie, nie, oglądaliście, nie oglądaliście wtedy Formuły 1, jest Migzona, czyli kierowcy wychodzą po wyścigu i udzielają wywiadów. Pierwsza trójka oczywiście idzie na, na, na podium i na konferencję prasową, a cała reszta jed, jeden za jeden idzie do, do takiej strefy, zagrody, gdzie najpierw udziela wywiadów do telewizji, a potem udziela wywiadów dziennikarzom prasowym, czyli takim jak ja. I siedzi Magnuson coś tam w wiodł. i podchodzi do niego Niko Hugenberg i mówi, że znowu to zrobiłeś, to najbardziej fair jeżdżący kierowca na torze. Niewiarygodne. on powiedział suck my balls, czyli ci moje kuleczki, więc w skrócie. Ma 29 lat, jeździł w Hasie już w latach 2017-2020. Zdobył 96 punktów. Będzie startował u boku znaczenie mniej doświadczonego Mika Schumachera i tu jest główne pytanie, prawda? Czy jak sądzicie będą jaja? Nie, nie mam do myśli tych testania, o których mówił tylko takie, wiecie, że czy jak czy, bo, bo z punktu widzenia Mika i interesów Ferrari yy, i też Hase i całej formuły 1, no to Mika powinien pokazać w drugim sezonie, że jest killerem, nie? I pytanie, czy czy to pokaże? A jeśli to pokażę, to czy pokaże to... No bo szczerze, no bo Magnussen będzie dobrym celem dla niego, żeby go pokonać. To czy to pokaże dlatego, że będzie faktycznie killerem, czy pokaże to dlatego, że że ten, Magnussen po prostu będzie użyty jako trampolina dla Mika Szumachera? Jestem ciekaw Waszych opinii, poproszę o te opinie oczywiście pod, pod gotowym yy, programem. A teraz zabieramy się za yy, powrót yy, Fabio Bretterego, To jest króciutkie story, short story. Ma pracować na rzecz dla całej Formuły 1 w, yy, Rzecznik prasowy całej Formuły 1 powiedział w wywiadzie dla D Telegraf. Jego zdolności jako wieloletniego ambasadora są dla Formuły 1 bezcenne. Flavio Bratore będzie nas wspierał, budując nasze relacje z obecnymi i z potencjalnymi promotorami i partnerami, rozwijając kwestie komercyjne i partnerstwa, jeśli chodzi o, o show razem będziemy pracować na rozwijanie tego niesamowitego sportu. I tutaj Flavio w ogóle tego się świetnie nadaje. To jest przecież bardzo rozrywkowy. Eee, no, co to może być chodząca historia Formuły 1? Bez cienia wątpliwości. Natomiast zwróci uwagę na jedną rzecz. Dlaczego Flavio Bertara nie ma w Formule 1? Za, za co wyleciał z Formuły 1? Wyleciał za to, że w 2008 roku, podczas Grand Prix Singapuru, Renow mm, nie miał szans wtedy na wygrywanie za bardzo. Natomiast to był pierwszy wyścig o Grand Prix Singapuru. I nagle kierowca jeden, drugi kierowca, Nelson Piquet, Renault, rozbił się w takim punkcie toru, że nie było szansy uprzątnięcia szybko bolidu, i musiała nastąpić neutralizacja. I na tej neutralizacji najbardziej skorzystał pierwszy kierowca Renault, czyli Fernando Alonso, który wygrał dzięki temu wyścig. Natomiast dwie rzeczy były dość interesujące. Pierwsza to była taka, że była to jedyna opcja, żeby wygrać ten wyścig, to była, żeby w tym momencie nastąpił safety car. A druga rzecz była taka, że Alonso miał absolutnie krytyjską strategię, która nie miała prawa zadziałać, bo miał za mało paliwa na starcie, pod warunkiem, że nie byłoby neutralizacji po jego pit stopie w tym momencie wyścigu. Gruby mi mieliśmy myszy prawda? Tak, więc, więc tak to wtedy wyglądało, no i oczywiście uznano, że Flavia Bratore. a i potem Nelson Piquet, jakiś czas potem, kiedy z Piquetem nie podpisali kontraktu, poszedł i się wygadał, że to Bratore i Pat Simons chyba, tak, e, e, czyli dwie naczelne postaci z do tego namówiły e, i za to obaj polecieli z Formuły 1, mieli mieć zakaz powrotu do Formuły 1, początkowo do Żywotni, potem jakiś po wielu latach. Co prawda Flavia Bratore podkreśla to, nigdy nie zostało nic mu nie udowodniono, żadnej winy i wszystko zostało, wszystkie zarzuty zostały oddalone. No bo Flawie to Flawio, flawie. to co tu dużo mówić, ogarnia temat chłopak. Natomiast, moi mili, no jest to postać kontrowersyjna i on będzie teraz ambasadorem Formuły 1, jeśli chodzi o partnerów korporacyjnych, więc to takie dość charakterystyczne to jest właśnie typowa Formuła 1. Yy, parę zdań na temat tego Jean Hass tłumaczy o rozstaniu, z, z czego wnikło, yy, z Mazepinem. to co jest ważniejsze, nie chce oddać pieniędzy u I Moim zdaniem to akurat jest tak słabe. Nie? Czy się ich lubi, czy się ich nie lubi. Wydaje mi się, że jakaś transparentność i uczciwość w biznesie powinna obowiązywać. Yy. Natomiast fajne jest to, że nie zgrywał bohatera, jeśli chodzi o Mazepina, i mówił, że chodzi o biznes głównie w wywiadzie dla Associated Press. Że nie tutaj, o, że w, to jest przykre, no, no nie, nie, nie krył się za, za, za dylematami moralnymi, tylko powiedział otwarcie, że chodzi o, chodziło o te, no kwestie biznesowe. Było dużo intensywnego krytycyzmu, jeśli chodzi o inwazję na Ukrainie, i to po prostu nas już przerastało. Nie, jest, nie byliśmy się w stanie z tym wszystkich uporać. I nasi inni sponsorzy też nie chcieli się z tym wiązać. To była ta przyczyna. Więc ona nie była jakoś tam w zasadzie na ideowo, tylko po prostu biznesowo. E, jeśli chodzi o kasę, także u i Kali się, że 10 milionów dolarów. Szczerze mówiąc, myślałem, że więcej sam, sam że wkładają. To było nawet dość tanie. E, szczególnie, że to ma wkładali. E, będzie dobrze. E, wolibyśmy mieć więcej pieniędzy, oczywiście, ale będzie wszystko ok. To po prostu daje nam większą liczbę ujemną. Has to i tak Has zawsze był głównym sponsorem. Nie wiem dlaczego ludzie mówili, że stał się rosyjskim zespołem. Has automa Automation y zawsze był na tym bolidzie. No czyli w zasadzie matka tak y firma matka. Natomiast jest kwestia taka, że oni nie chcą dać kasy Uralkali, którą który domaga się zwrotu do tych pieniędzy i rozważa oskarżenie Hasa, dlatego, że, oni tak, tak tłumaczą, większość naszych funduszy sponsorskich na sezon 2022 już zostało przetransferow przetransferowanych do Hasa. I biorąc pod uwagę, że zespół zakończył umowę, zerwał umowę sponsoringową przed pierwszym wyścigiem sezonu 2022, w związku z tym Has nie dokonał, nie, 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 jakby nie, nie wykonał warunków umowy. W tym sezonie Ural Kali zażądało natychmiastowego zwrotu kwot otrzymanych przez Hase. No i że przeznaczą te pieniądze na, ten ich, na tą ich inicjatywę We Compute as One, o czym za chwilę. Ponoć Has powiedział im, że nie odda im tych pieniędzy, bo już ich nie ma. Więc tak bardzo jak się cokolwiek lubi czy nie lubi, moim zdaniem to jest to i swe. Co ciekawe jeszcze w ogóle, bo tutaj jest teraz ostra reakcja Rosjan, wielu mówi, że tutaj że, się, że nie, nie, nie przystanie na warunki FAI, że nie chce startować pod flagą neutralną przed kierowcy, który robią ostatnio jakieś kierowca Formuły 3. Natomiast promotor Grand Rosji rozważa oskarżenie Formuły 1 no, za to, że zerwała proces na Proces. Zresztą zerwała umowę na organizację Grand Prix Rosji. oni są naprawdę odklejeni trochę, nie? w sensie, że to jest jednak stan umysłu, to jest, to jest inny świat, mówiąc w skrócie, bo to już jest naprawdę aż zadziwiające. A jeśli już mówię, jesteśmy w tych klimatach, trzeba oddać głos Mazepinowi, który zabrał ten głos, zrobił konferencję online'ową, na którą też byłem zaproszony. Spotkanie wyglądało dziwnie, po pierwsze był ubrany i wyglądał trochę jak Toto Wolf, kiedy dawał w zeszłym roku tę pomienną przemowę na temat krzywdy, jaka się stała Luisowi, i że mamy nadzieję, że Louis nie odejdzie. Po czym Luisa przeczył, że w ogóle nigdy nie, nie zamierzał odchodzić, to nie jest sprawa. Pamiętacie, że tak stał trochę jak był taki film Equilibrium, zajebisty film swoją drogą, z Bailem. Eee, wyglądał trochę jak taki właśnie mnik z tego Equilibrium, e, z takim kołnierzem, prawda. No, no, no i do, podobnie wyglądał Nikita. Dużo było zakłóceń, dużo takich, że, że pytań z, z, nie było słychać. Część była po rosyjsku, część była po angielsku. Na szczęście uczyłem się rosyjskiego przez wiele lat, bo musiałem w podstawówce. No więc było takie lekko groteskowe. Natomiast na początek dał bardzo duże oświadczenie, bardzo długie, z którego mam przeznacz wyimki. Zaczął tego, że osoby, które nie żyją w tej części świata i nie były tu urodzone, widzą tylko fragment tego zagadnienia. My w Rosji i Ukrainie widzimy to na wielu innych płaszczyznach. Tak. Podobnie jak yy, yy, przez dwa tygodnie wcześniej, taki teraz nie chcę składać żadnych publicznych oświadczeń na temat tego konfliktu. to, co co właśnie powiedziałem. Czy nie odnosi się w ogóle do, do tego, a to, to chyba oczywiste. Yy, w zeszłym roku zostałem poinform poinformowany w liście od prawnika zespołu HAS o natychmiastowym zakończeniu mojego kontraktu kierowcy. Zanim to nastąpiło, najwyższe władze FI zarządziły, że ja oraz inni rosyjscy sportowcy możemy startować jako zawodnicy neutralni. Podobne założenia poczyniła ATP w kwestii Danila Medvedeva, który także dostał pozwolenie kontynuowania kariery jako sportowiec neutralny. Zgodziłem się bezwarunkowo na warunki przygotowane przez Światową Radę Sportów Motorowych, więc decyzja ekipy Has nie była powodowana ani bezpośrednimi działaniami FIA, ani podyktowana jakimikolwiek sankcjami skierowanymi w kierunku moim lub mojego ojca, to jest zabawne biorąc pod uwagę co się dzisiaj wydarzyło, ale to potem, lub jego firmy. To oczywiste, że moim zdaniem nie jest to postępowanie fair. Przecież Wielka Brytania już było pozwoliła startować, ale potem wiadomo co się wydarzyło. Znaczy, jak nie wiecie, to zaraz wam powiem. Jest tu jednak coś ważniejszego. Zadaję pytanie. Czy nie ma już w sporcie miejsca na neutralność? Czy sportowiec nie ma prawa do trzymania swoich opinii z dala od przestrzeni publicznej? Czy sportowiec powinien być za to karany? No co to za opinie? Czy chcemy jednak, aby sporty były kolejną areną protestów publicznych i debaty politycznej? Potem ogłosił założenie fundacji, która poświęci się pomaganiu sportowcom, którzy z powodów politycznych poza ich kontrolą stracili możliwość współzawodnictwa na najwyższym poziomie. Będzie finansowana przez Uralkali z tych pieniędzy, które mają im zwrócić has w procesie sądowym, z pieniędzy na ten sezon. Że dostarczy środki finansowe i niefinansowe tym sportowcom, którzy poświęcili życie na przygotowania do Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich oraz innych najważniejszych wydarzeń, tylko po to, aby dowiedzieć się, że zabranie im się udziało w nich. Ponoszą zbiorową karę tylko z powodu posiadanych paszportów. Nikt nie zatoczył się o to, co stanie się potem z tymi sportowcami i ja się tym zajmę, mówi Nikita Mazepin. Pomoc dotyczyć będzie sportowców ze wszystkich stref konfliktu. Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich. A zaczniemy od rosyjskiej reprezentacji paraolimpijskiej. Nazwa fundacji to We Compete As One, czyli rywalizujemy w jedności. Pamiętacie, że Forma ma swoją race As One. Nawet pytano, czy to jest, czy to jest jakby... Yy... Nawiązanie, ale, ale na to pytanie zdaje się nie odpowiedział jakoś szczególnie interesująco. Natomiast co powiedział? Powiedział, że e, Has zapewnił go, że jeżeli FAI nie zabroni mu startów, to fotel będzie miał zabezpieczone. I powiedział, że e, o wyrzuceniu dowiedział się jak wszyscy inni z prasy. I mówi, że nie zasłużyłem na to. E, chociaż że chyba wszyscy nie byli przekonani, że straci to miejsce. Mówi, że, że zasłużył na więcej wsparcia od Hasa. Mówi, nie było prawnego powodu, który umożliwiłby zespołowi legalne zerwanie mojego kontraktu. Nie wyobrażałem sobie, że koniec moich startów w Formula 1 może się wydarzyć tak wcześnie. Natomiast było sporo tematów pomijanych. Na początku powiedział, że nie będzie się wypowiadał na temat wojny. Dostał prośbę od jednego dziennikarza o przesłanie do Putina, bo to jego działalność sprawiła, że stracił fotel w Formule 1. W ogóle nic nie powiedział. I potem tak, Andrew Benson zapytał, czy to realistyczne spojrzenie, że mogłeś startować jako sportowiec neutralny, biorąc pod uwagę bliskie kontakty między Twoim ojcem a Putinem. Nie odpowiedział na to pytanie. Potem drugi dziennikarz mu zadał to pytanie, tylko to była druga część, że najpierw było jedno i potem pytali o to. Nie odpowiedział dwa razy. Za trzecim razem Benson jeszcze raz go spytał. Że jeszcze raz, że to tam, że neutralność neutralnością, że to są tylko symbole flagi i jeszcze raz go spytał o to, czy to może być neutralne. I też nie odpowiedział. Mówił o głosowaniu w FIA, o dopuszczeniu sportowców z Rosji i Białorusi i że był gotów przystać na to i że zerwano z nim kontrakt. Znowu nie odpowiedział na to, bo w ogóle się do tego nie odnosił. Po prostu... La, 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 la. Nie, 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 tego, nie, nie było tematu. Co więcej, okazało się, że Mazepin nie podpisał nie podpisał deklaracji o neutralności wymaganej przez FIA. Mówi, że był w stanie na wszystko pójść, natomiast on jej ostatecznie nie, nie podpisał. Mówi, że kontakt, że rozwiąza rozwiąza rozwiązano kontakt z nim 4 dni przed deadline'em i nie miało to więcej sensu. I coś ciekawe, odpowiadając na to pytanie przerzucił się na rosyjski, a pytanie zadawał dziennikarz z Afryki Południowej, yy, Dieter Remken. On nie pisze, raczej pisze dla europejskich mediów i mieszka w Belgii, czy ostatnio mieszkał, natomiast generalnie jest z RPA, Dieter. Yy, Planowałem starty jako sportowiec neutralny. FAI zezwoliła na to. Nie miałem z tym problemu, ale noc przed zerwaniem kontraktu pojawiły się dodatkowe dyrektywy, i gdy zaczęliśmy je analizować, bo było to tam dużo klauzul, następnego ranka dostałem wiadomość o anulowaniu kontraktu. Po prostu zostałem wyrzucony. Byłem gotów podpisać, ale gdy zerwano kontrakt, nie miało to sensu. Eee, opowiadał o tym, jak był rypany przez zespół. I to akurat, no, co tu zrobić, taka prawda. Eee, no mówił o tym po prostu, że. W, Mikro Schumacher dostał nowy bolit, on dostał boli, który miał ze sobą 22 poprzednie wyścigi, I już bo to jest po prostu bolid, On pracuje, prawda? I po podwozie, które tyle jeździ, ono po prostu ta ciśnienność, jest wolniejsza od tego, to jest oczywiste. I do tego było cięższe, bo było polepione przez szkarbonem, tam jakieś uszkodzenie i tak dalej. Więc de facto był rypany przez zespół bez niemal mimo tego, że był jednym ze sponsorów, i wcale nie tak dużym. Przypuszczanie sponsorzy Mika Schumachera niewiele mniej wnoszą do budżetu, a ma sponsorów. No to, to będzie w Drive to Survive po, poruszone, natomiast do no mojej mili to trzeba, lubicie czy lubicie, był rypany przez zespół, to zresztą wiem i on to powiedział o tym dokładnie. I mówił o tym, że może się wydawać, że to jak mają być w 19 i 20 to co za różnica, ale z jego punktu widzenia była to różnica. A zespół musiałby wydać dodatkowe pół miliona dolarów na nowe podwozie, co zresztą zostało zrobione. Jego stary wyłożył kasę i zbudowali mu to nowe podwozie za dodatkowe pół miliona dolarów. Nie odniósł się do kwestii tego, że Uralkali chce założyć proces hasowi o kasę. Powiedział, że ważne jest, aby oddzielić dwie sprawy. Ja mam osobiste relacje z zespołem jako kierowca na osobnym kontrakcie, i jest jeszcze inny kontrakt podpisany przez filmę Uralkali na sponsorowanie zespołu. No i nie chciał się wypowiadać. Miał pytanie, czy zaskarży zespół decyzję? Powiedział nie chcę iść do ekipy, która mnie nie chce, ale wszystkie opcje trzymam otwarte. Czy F1 to rozdział zamknięty? I co z innymi kategoriami? Czy rozważasz? Absolutnie nie. Yy, uważam, że Formuła 1 to dla mnie zamknięty rozdział. Będę się utrzymywał w gotowości do ścigania, aby wykorzystać szanse, jeśli się pojawi. W tym momencie rozważam tylko Formułę 1 i żadne inne wyścigi. Czy wróciłby do hasa? Chcę, aby wszystkie opcje były otwarte, ale definitywnie nie chcę iść w miejsce, w którym nie jestem chciany. Formuła 1 to niebezpieczny sport, więc musisz polegać i wierzyć w zespół, w którym pracujesz. To kwestia bezpieczeństwa i mogę powiedzieć, że nie pokładam w nich takiego zaufania. I to są już ciężkie działania wytoczone wizerunkowo. Natomiast epilog mojej mniej tej historii jest taki, że ile dzień później yy, Unia Europejska. Wprowadziła sankcje dla Dmitrija i Nikity Mazepina, czyli ojca i syna są na liście sankcjonowanej przez Unię Europejską. Tłumaczą to w ten sposób, że Dmitrij, czyli ojciec, ojciec Nikity, spotkał się z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem w Moskwie, na Kremlu, razem z 36 innymi personami 24 lutego. Tego, tego samego dnia zaczęła się inwazja. A ponieważ był tam. Dmitrij. Unia Europejska wierzy, że to oznacza, że jest członkiem najbliższego kręgu Władimira Putina i że wspiera te akcje tak? I, i także politycznie, które grożą integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy, a także stabilności i bezpieczeństwo Ukrainy. A jeśli chodzi o Nikitę, no to został uwzględniony, jeśli chodzi o sankcje Unii Europejskiej, dlatego że jest naturalnie tak związany z Dmitrym. Więc co by się nie działo i tak ostatecznie, i tak ostatecznie nie miał szans startów w, w Formule 1. Bo tak zareagował świat. Yy, ostatni temacik on jest taki. Wybaczcie, znowu mogę być trochę złośliwy w tym kierunku, ale on po prostu. No, on się tak wpisuje w. O czym rozmawiamy, w to, co przez lata mówiłem, że to tak wygląda, to tego wtedy nie było tak widać, a teraz to wszystko tak wypływa, wybija, niektórzy mogli, mogliby powiedzieć. E, chodziło o to, że Louis powiedział, że e, niektóre osoby mówiły, że pod koniec zeszłego roku jeździł najlepiej w całej karierze, on wtedy powiedział, że jeżeli tak uważacie, to zobaczycie, zaczekacie, zobaczycie ten sezon. No i Antony Davidson, były kierowcą oczywiście w Formuły 1, a chyba nadal się ściga. Davidson. No na pewno się ścigał w łeku. Tylko ktoś zaraz, zaraz odszedł. Już nie pamiętam, czy, czy to Davison, czy, 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 czy ktoś. W każdym razie, no, aktywny, bardzo dobry kierowca wyścigowy z przeszłością Formuły 1 w K-Sports powiedział, że. Mm, Należy zwrócić uwagę na to stwierdzenie. Mówi tak, kiedy Lewis Hamilton y, wypowiada takie zdanie, musisz to odnotować, jest y, napalony, aby już wystartować, y, aby y, znowu y, wygrywać. Yy, I myślę, że będzie ciężki do pokonania. Z pewnością yy, podchodzi do tego sezonu z taką bardzo bullish, tak? czyli taką, nie wiem, silną, z taką mentalnością waleczną, tak. Yy, nie będzie, nie ma rzeczy, której Luis będzie chciał więcej niż zniszczenie Maxa Verstappena. To jest możliwe. Natomiast to, 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 na 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 najciekawsze stwierdzenie. Nie owijajmy w bawełnę. Czuję się absolutnie obrabowany. Biorąc pod uwagę, co się wydarzyło w zeszłym roku w Abu Zabi. i chcę wyjechać dominującym samochodem i nawet nie chcę spotykać na to, że maksa. Jestem co do tego przekonany. On chce mu po prostu pokazać pięty, zniknąć na dystans i zdobyć ósme mistrzostwo świata. Moimili, to, by to by było właśnie mistrzostwo w stylu Luisa Hamiltona. Mistrz dominujący Bolit. Nie spotykać rwa na to, że tylko pojechać. Tylko pojechać. I zniknąć. Disappear into a distance. Czyż nieprawda? Czyżby to było za wspaniałe zniszczenie? Eee, dobra, tyle jeśli chodzi o, o ten, o mój program artystyczny. A teraz pora na pytania od Was. Więc, więc przeskakujemy sobie na okienko. Bokna eee, na dialogowe i zobaczymy ile można wałkować ten temat. No jeszcze długo będzie wałkowany i drogi Eriku, nie tylko przeze mnie, bo to znowu Mercedes i Toto to rozkręcają te, w zasadzie i ich, ich jakby, ich środowisko to, yy, to rozkręca. Więc tyle, ile oni będą o tym gadali, a będą jeszcze długo gadali, bo będą tylko gadają o tym, że ten, że, że ludzi został obrabowany z Mistrzostwa Świata. Yy. To prawda, że Red Bull może jutro pokazać duże zmiany, że może to prawda, z całą pewnością no, wszyscy będą wprowadzali duże zmiany. Zobaczymy jeszcze, co Red Bull zrobić. No, wątpię, że poszli w kierunku Mercedesa, chyba mają inny koncert, Natomiast każdy ma tutaj udoskonalenia i przed wyścigiem też e, e, wprowadzą nowe zmiany. Nie ma faworyta Emilu na wyścig nie, bo tego się nie da ustrzelić, a nawet jeżeli ktoś wygra Bahrań, nie wiem, nawet w dominującym stylu. Po zmianie toru może się okazać, że wygra ktoś inny w dominującym stylu. To będzie bardzo nieprzewi nieprzewidywalny sezon. Po prostu te bolidy mogą być, tak, są tak różne, że mogą bardzo być, strzeliwać się bardzo mocno w bardzo konkretne e, typy toru. Ktoś pyta, gdzie był wczoraj Louis, kiedy robili zdjęcia, e, to że dla Ukrainy. No, w ponoć jeszcze nie, nie doleciał, ale dziś już doleciał, bo dziś jeździł i to rano, więc pewnie w nocy, w środku nocy przyleciał i ten I, i, i tyle. Dobry wieczór, panie Rafale, bardzo miło. Co zrobią, jeśli proposing będzie podał masę wypadków? No wprowadzą wtedy jakieś minimalne prześwity czy coś w tym stylu, bo to jest kwestia tylko tego, jak nisko zejdziesz. Jeżeli będą niebezpieczne, ale wątpisz, że do tego dojdzie. Może, może być jakiś wypadek czy dwa, ale generalnie po prostu no, z, może wprowadzą taki przepis, że zespół, który będzie widać, że doszło do wypadku ze względu na to, że był niebezpieczny, był zbyt nisko ustawiony, y, to poniesie karę. No albo jak będzie widać, że dobija, to na przykład będą go wystrzegali z toru. Znaczy nie wszystkich, prawda? Wydaje mi się, że, że niektórych bolidów nie będą ściągać z jak będą dobijały. Jak. W... Erik pyta, jak ludzie w padoku reagują, traktują te rozmowy inni kierowcy, inni ludzie zespołów? To zresztą z kim pogadasz, nie? Racja brytyjska twierdzi, że, że został ograbiony, A szczególnie tacy ludzie jak Ted Kravitz to już w ogóle. Jak Max mówił w zeszłym sezonie, to kichał i prychał. Żenujące. Eee, no. I mniej, natomiast co do zasady, no jest to no, większość dziennikarzy jednak zdaje sobie sprawę, że, że Masi popełnił błąd tak? i że to się nie zagrało w ten sposób, w jaki powinno się roz rozegrać. Plus, generalnie, moje Mini-Louis co do zasady jest bardziej lubiany. Przez, inaczej. Max jest mniej lubiany do Luisa, dlatego że no, Max miał. Kilka takich, no co to zrobić nie z przyjemniaczkiem. I, I jak się tam, no było wiele sytuacji kiedy, podczas rozmów z dziennikarzami, kiedy był raczej taki opryskliwy, wręcz chwilami agresywny i nieprzyjemny. Y, więc, a, a Louis taki nie bywa, nie? Louis może być hipokrytą i jest potwornym, ale jednak mówi gładko, pięknie, jest bardzo ciekawą osobowością. Max, no taki był odbierany taki główniarz, nie owszem, szybki, zdolny, ale. No, arogancki i tak dalej, więc po prostu yy, już z czystej sympatii yy, Luis jest po prostu bardziej lubianą osobą, jeśli chodzi o kierowców yy, od strony dziennikarzy. Nie tylko, nie tylko brytyjskich, tylko trzeba dodać. Yy, dziękuję za donate'a, zaraz do, dotrzemy do pytania. Cóż to może być za pytanie? Ojej, coś mi się zablokowało, już sekundka, sekundka. Moi yy, Krzysztof, dziękuję Ci bardzo jeszcze raz jestem starej daty. Proszę o instrukcję, jak używać TikToka? Najczęściej, ja nad YouTube'em. Pomidor. Powiem szczerze, że to, to, to jest jakby medium, który lubi bardzo krótkie formy, takie strzały, i montażowe. I lubi, lubi trochę więcej lifestyle'u i prywaty. E, więc to jest ta różnica, więc po będę pokazał więcej rzeczy takich, no powiem tak, może ten, nagrań z ty nie będę rzucał, więc w skrócie, natomiast generalnie no w jakieś tam strzały, powiedzmy z takiej bardziej, nie wiem, teraz chce po prostu zrobić jakieś historie z e, wyprawy do Stanów i tam jakieś różne pokazać fajne klimaty. Myślę, że trochę może bardziej przy muzyce jeszcze o samochodach krótkie, fajne samochody będę pokazywał, którymi jeździłem a który, albo którymi jeżdżę ty, tymi strzałami, no, po prostu... Chcemy spróbować tego. Myślał Pan kiedyś o, o, o Fame MMA? Ktoś mnie wezwał na pojedynek? Jakiś Koterski? E, znaczy nie, 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 nie będę robił takich rzeczy. E, no, nie, nie myślałem nad tym, nie, nie, nie jestem jakimś tym wojownikiem, no ale może jak przyjdzie oferta, nie wiem, jak rzucą z 10 złotych albo 20, no to może pójdę, nie, ale za darmo nie będę walczył. Nie no, żartuję, nie, raczej nie są to klimaty, w których ja, w których ja mm, się obracam, nie, agresję i tak dalej. Jakie będą przepisy za rok? Zwiększona masa? Nie wiem jakie będą przepisy za rok, mówiąc szczerze, ale ponoć już teraz zwiększona masa o 3 kg już na ten sezon. Zobaczmy, uciekło mi pytanie. Dobra, moi mili. widzę, że pytania zdaje się kończą się. Czy opracowanie dwóch koncepcji na samochód wpłynie negatywnie na zmieszanie się w limicie budżetowym przez Mercedesa? Nie, myślę, że oni to robi wcześniej, że akurat Mercedes ma budżet ustalony. Ktoś tam pytał, kto wygrał pierwsze Grand Prix, czy zdaje się to był Ferenc Sisi, czy dobrze pamiętam, Węgier, ale to nie było jeszcze w ramach Formuły 1. Yy... Czy Fej ma jakieś propozycje rozwiązania problemu porpoisingu? Nie, to zespoły muszą się z tym ukorać, uporać na razie, po prostu. I myślę, że to zrobią. Ciepło masz w mieszkaniu? Tak, nie jest źle. Nawet chyba rozepnę bluzę. E czy jest kolejny trackwalk na Kraźnym Rowerze w koncepcjach? Nie, szczerze mówiąc raczej trakwoków nie będę już robił w najbliższym czasie, bo po prostu jest to bardzo czasochłonne, bardzo ciężkie. E A nie masz takiej siły przebicia. Będzie jeszcze trakwok z Belgii. Bo w zeszłym roku już zrobiłem, a w tym roku dogram na łyku i przeróbki na tym, na, na uróż, A tak to raczej, no to, to było naprawdę bardzo, bardzo ciężka praca, robiłem to sam w strzale podczas weekendów wyścigowych między innym a drugim. I, i na puste powiedzieć, że, że owszem, to fajnie wychodziło, ale, ale to nie, nie było warte całego wysiłku ostatecznie, tak mi się wydaje. Muszę się koncentrować na rzeczach takich, które, które po prostu chwytają lepiej i błyskawicznie czy Ferrari będzie w stanie zmienić decyzję, jeśli chodzi o pierwszego kierowcę, jeżeli stanie zacznie mocniej punktować. Ferrari nie ma takiej oficjalnej decyzji pierwszego kierowcy I mimo tego, że ewidentnie wypowiadają się bardziej po stronie Leclerca, to oni nie, nie, nie regulują wewnątrz wyników ekipy, tak więc oni po prostu moim zdaniem to będzie równość, a pod koniec sezonu mogą obstawić kierowcę, który jest silniejszy, jeżeli ten kierowca będzie walczył o mistrzostwo świata. Hmm. Nie będę top 3 na pierwszy wyścig, bo to jest po prostu nie do zgadnienia. Czy będę w Lemon? Tak, planuję jechać na Lemon. Jeżeli dożyję, to będę. Kto jest faworytem poza Mercedesem, Red Bullem i Ferrari? Moim zdaniem nikt nie jest faworytem. Tam jest Alfa Tauri, naprawdę daj radę. Nie? W sensie, że to jest Alboli, który może faktycznie walczyć o piąte, czwarte miejsce w mistrzostwach. Naprawdę ogarniają. Nie wiadomo, czy jest zespół jakiś, który jest pół kroku przed wszystkimi. To jest przecież nie do sprawdzenia. O, mieszkam dwie godziny od Sebling, no to super. Muszę powiedzieć, no to może mi poradzić, bo mam kurde duży problem z znalezieniem miejscówek, które nie będą godzinne od Sebling. chociaż mam jedną, e, podczas tego weekendu wyścigowego. Czy myślisz, że jakieś tymi będą się starały banować rozwiązania Mercedesa? Myślę, że to jest możliwe. Tak? Tutaj trwają dyskusje, trwają analizy i o to może być wojenka. Zobaczymy, jak to się rozwinie ostatecznie. Dużo będzie zale zależało od tego, czy Mercedes faktycznie będzie szybki, czy nie. Yy, natomiast generalnie no, jest to z całą pewnością podstawa do jakiegoś dużego konfliktu. Yy. Igor pyta, czy dobre tempo albo nas dziś świadczy o dobrej kondycji Williamsa, czy to w ogóle nic nie znaczy. Samo w sobie niewiele znaczy, natomiast faktycznie i album bardzo dobrze się pokazał w Barcelonie. I generalnie Williams y, od początku testów sobie nieźle radzi, więc wydaje mi się, że mogą celować spokojnie w środek stawki. Typu szóste miejsce, czy coś takiego, może nawet piąte. No zobaczymy, bo to naprawdę będzie się zmieniało w kalejdoskopie, szczególnie w przedkorycej stawki, w zależności od, od, od upgrade'ów. Yy. Czy kupi pan Honda? No zobaczymy. No. Co tu mówić? Staram się, negocjuję, ale to jest kwestia jeszcze do obgadania, bo yy, nie jest tak, że Kuba tak chętnie chcą sprzedać, mówiąc szczerze, yy, bo to jest no, rarytasik. No. Postaram się yy, coś tam wy tego wynegocjować. Bardzo chciałbym, ale też mam pewne ograniczone możliwości w tym skrócie, jeśli chodzi o te rzeczy. Czy w padoku są, bądź byli jacyś ukraińscy dziennikarze? Szczerze mówiąc nie kojarzę żadnego dziennikarza, który był konkretnie z Ukrainy, na pewno żaden dziennikarz regularnie, znam dwóch rosyjskich dziennikarzy, trójkę tak naprawdę, ale dwóch lepiej. Jeden to Oleg Prasowa, drugi to oczywiście to, to już komentator, są bardzo fajny, kompetentny człowiek ten, ten, ten komentator Natomiast, natomiast i, i bardzo też lubiony, szanowany przez fanów w Rosji, natomiast z Ukrainy nikogo nie znałem. A może nie, zaraz, poznałem, chyba była jedna osoba jakoś dawno temu, jakaś dziewczyna kilka razy przyjechała z Ukrainy, więc faktycznie pamiętam, że była osoba albo dwie, ale nikt regularnie. W jaki sposób zaczynał Pan swoją przygodę z Formuły 1? Pyta Izabela. Eee... To było tak, że dziecka się bardzo zainteresowałem samochodami od niepamiętnych czasów i mówią, mówili rodzice, bo już ojciec mój nie że... żyje. Że jakby jako dziecko się fascynowałem i zawsze poznawałem nawet marki samochodów i tak dalej. Ja tego nie pamiętam nawet. Yy, więc, no, miałem samochody i fascynowała mnie jazda, nawet jak nie dziwiłem. Po dziś dzień uwielbiam samochody i uwielbiam jeździć samochodem. I yy, yy, no, było coś takiego w Formule 1, czyli. Yy, no w najwspanialsi kierowcy, najlepsi w najwspanialszych samochodach, jakie mogą jeździć, więc jeżeli ktoś lubi bardzo samochody, moim zdaniem i fascynuje go jazda i prędkość i bolidy, no to Formuła 1 jest takim naturalnym kolejnym krokiem, żeby, żeby to zgłębiać. I e, no tam się zacząłem interesować i potem gdzieś jak była transformacja, bo wcześniej były tylko dwa kanały w telewizorze, naprawdę były tylko dwa kanały w telewizorze, i e, ojciec e, kupił antenę satelitarną i postawił na dachu bloku u nas, bo mieszkaliśmy na ostatnim piętrze, trzecim, e, tam wycelowana na Astre i tam po prostu świat się otworzył cały i tam były minimum dwa kanały, które pokazały Formułę 1 w Eurosport i RTL i jak już mogłem go oglądać, czy ją oglądać, to zacząłem oglądać regularnie i tak się zafascynowałem, wciągnąłem Formułę 1. Zaczęło się w 92 roku, a 93 to był taki już moment, kiedy już wszystkie wyścigi w ogóle nagrywane, oglądane na VHS-ach i od tej pory, i od tej pory. To, no, to było... Zaraz będzie 30 lat? Dobrze mi się wydaje? No, zaraz... Nie, już jest 30 lat! O kurde. Dobrze mi się wydaje? Jeżeli to był 92, a teraz mamy wiązani z 22... O kurczę, trzeba zrobić bibę, co? 30 lat... 30 lat yy, z fascynacją Formuły 1, 25 lat w zawodzie w tym roku obchodzę. Właśnie gdzieś jakoś w kwietniu będę obchodził. 20, nie, w, w lipcu. O kurde. No, czas płynie ten. Nieubłaganie, dobra, zbliżamy się do końca. Jeszcze ten, jeszcze zgarnę pytanko albo dwa i muszę się szkować. Tak. Mam tu cała bajzel do spakowania, i jeszcze muszę z, z, z klocków Lego coś złożyć, ale to będzie później przed wyjazdem, więc po prostu no, muszę się zabijać. To ma większe szanse na punkty. Botan, czy, Botas czy Magnuson? No, to dobre pytanie. Chyba Botas, bo Botas w przeciwieństwie do Magnusona nie ma w zwyczaju marnowania punktów. Czy nie myślałeś, o zostaniu kierowcą wyścigowym lub rajdowym? Znaczy, no, w, chyba każdy z czym, jako dziecko, jak ktoś się tym interesuje, marzy o tym. Natomiast, no, ani nie miałem możliwości. Wydaje mi się, że w wyścigowym to mógłbym jeszcze, chociaż nigdy bym nie wszedł na taki poziom w ogóle, żebym się o Formu bo to wymaga zbyt dużo szaleństwa i odwagi. Natomiast rajdowym. Znaczy tak, żeby sobie powiedzieć tak dalej, to teraz mogłem nawet popróbować, ale takim prawdziwym, tak jak ci, co jeżdżą już na poziomie nawet mistrzostw krajowych, czy, czy mistrzostw Polski, albo potem czy już mistrzostw Europy, czy mistrzostw krajowych w innych krajach, gdzie jest ten wyższy poziom rajdów, to w ogóle zapomnij, nie? To jest po prostu, a to co dzisiaj w WLC, to jest po prostu taka abstrakcja, to trzeba być tak totalnie szalonym, żeby takie rzeczy robić, że, że no... Dla, dla zabawy, tak, jakiś tam ten, powiedzmy, KOTS, nie konkursję ze samochodem, ale żeby naprawdę prowadzić rajdy czy wyścigi, to, to jednak zdaję sobie sprawę, że to tak bardzo jak to kocham, to, to powyżej pewnego poziomu nie. Natomiast tak, szczerze, na go-kartach czasami, czy jakiś tam startowałem w kilku wyścigach takich normalnych, samochodowych, w miesiącach Polskich, w Pucharze I to było fajne, natomiast tam na poziomie, prawda, kij, a nie, a nie jakiegoś takiego ścigania z prawdziwego zdarzenia, takiego. W którym może powiedzieć, że kariera w kontekście międzynarodowym. I nie mówię o Formule 1, tylko takim, że na przykład na poziomie europejskim. Czy zauważam, że Mercedes dość dziwnie zachowuje się na końcu prostych, że nim mocno rzuca, rzuca nim mocno, bo dobija. Proposing to się nazywa. Czyli cały ten wielki problem. I tu będzie pies pogrzebany. No, prawdopodobnie mają tak brutalny docisk z tej podłogi, że po prostu dobiją bardziej niż wszyscy inni. Czyli to działa, ale trzeba na tym jakoś zapanować. Czy to będzie najciekawszy sezon F1? Nie wiem, ale wątpię, bo w zeszłym roku był chyba... Yy, to w zeszły, w zeszły był jednym z najciekawszych, jakie ja w życiu widziałem. Chociaż nie, było kilka bardzo ciekawych też, które, które, które były mega dobre. Yy, na przykład 98 był bardzo dobrym sezonem. Yy, 2008 był bardzo dobrym sezonem i kilka jeszcze innych. Natomiast, yy, no nie wiem. Tak, będę układał duplo właśnie, nie? Tam z 4 godziny mi zajmie, bo jest tam aż 7 klocków. Yy, jak ja to wszystko złożę? E, czy Gasly awansuje do Red Bulla w przyszłym sezonie? E, wątpię bardzo, bo nie chce być w układzie, w którym będzie mógł wygrywać, a Red Bull przedłużył. E, w... Verstappena do 2028 roku włącznie, do tego za rekordowe pieniądze. Radu potrzebuje kierowcy o nie Potrzebuje kierowcy, który będzie chciał walczyć z Verstappenem o prowadzenie w zespole. Tak więc moim zdaniem bardzo się daliła perspektywa. Jeździł po jeden Nie, miałem okazję, ale nie zmieściłem się w kokpicie. Nie mógłbym skręcać, kierownica się opierała na nogach. Jeździłem innymi Abolidami i było to super fajne przeżycie. Natomiast co do Formuły 1, to też jakoś za bardzo nie żałuję, bo nie ma możliwości jeżdżenia w Formuły 1 dla amatora żadnego, One po prostu Żaden normalny człowiek nie jest w stanie dogrzać opon i hamulców, to przede wszystkim. Więc, jak jeżdżą, są takie pojeżdżawki, to są zawsze na oponach deszczowych. Dlaczego? Dlatego, że one są najmniejsze, więc najłatwiej jest na nich jechać. Zdetrujnowane oczywiście tam nie mają tysiąca koni, tylko coś bliżej 500-600 koni, ale to i tak bardzo dużo w tak lekkim samochodzie. No i hamulce są stalowe w tych samochodach, bo żaden normalny człowiek, ani nawet naprawdę wytrenowany kierowca, nie jest w stanie no, hamować węglowymi, bo to trzeba przywalić 100 ponad kilometrów nacisku. Jest 5G przeciążenia podczas hamowania, co jest absolutnym szokiem, więc absolutnie nie ma normalnego człowieka, który jeździł sobie, bo Formuła 1. Jest ktoś, kto tam zrobił parę kółek, jadąc jakoś ten i starając się coś tym. Pokręcić kierownicę, ale nie jest to normalna jazda. A bo Formuły 3? Można. Mówię o tym starszym Regional, bo te nowe też są odpyty szybkie. No i tam kilka innych Bolidów też było po drodze. Dziękuję bardzo Kacprze za, za Donata. Pozwólcie, że to będzie ostatnie pytanie. Jak to możliwe, że w Erze Limitów Mercedes wychodzi dwoma różnymi koncepcjami bolidów? Niemcy są aż tak dwie, aż tak bardzo różne koncepcje. To są koncepcje m, zabudowania wnętrza, i to jest dobre pytanie. Jeszcze raz wydaje mi się, że e, przede wszystkim, że oni mieli wcześniej już e, jakieś tam poprowadzone, to jest wpisane jakby w DNA tej ekipy, ponoć Rozbron, jakby szefem Hondy jeszcze e, robił dwie, a nawet trzy równoległe koncepcje, bo na sezon 2009 Honda wycofała się z Formuły 1. Totalnie. On to przejął za dolara, dostał 100 milionów dolarów i jedna z tych koncepcji była absolutnie podwójny dywozer, oczywiście. Przy wsparciu FI okazała się i silnikiem Mercedesa okazała się, okazała się y, zwycięska. Y, czy ma pan Silvestone w tym roku na liście? Nie, nie mam Silvestone na liście. Nie będę kłamał, nie przypadam. Nie, nie, nie lubię jeździć dami za bardzo. <laughs> w skrócie. I y, y, y też muszę wybrać. Nie jestem w stanie pchać na wszystkie wyścigi. Ze względów logistycznych i finansowych, i tak dalej, muszę wybierać, więc jak mam coś odrzucić, to jakby Silverstone jest tym, tym torem do odrzucenia. Czy chcę powiedzieć, że coś wiedzieli wcześniej niż inni? Jest to możliwe, bo tak ponoć było z silnikiem. Ludzie od strony Ferrari szczególnie. Nie uwielbia ludzi jak zespołu, tylko, ale generalnie są przekonani, że jeśli chodzi o silniki V6, to Braun jako szef Mercedesa wiedział wcześniej, przed wszystkim, minimum rok, a nawet dwa lata, że faktycznie to będzie taka formuła i dlatego Mercedes wyszedł z dominującym wyścigiem, silnikiem. Ile wyścigów jadę? Nie jestem jeszcze przekonany. Mówiąc szczerze, przypuszczam, że około 5 łeka, ale nie jestem pewien i formuję 1 około 10, coś takiego. No zobaczę, zobaczę, naprawdę, to będzie się układało w trakcie sezonu, szczerze, więc już teraz mi trochę mi nazrzadła, bo biorąc pod uwagę to, co się dzieje. Na świecie generalnie, plus jeszcze co się dzieje z kursami walut, to już teraz widzę, że dostaję dość mocną podubię na tym. No ale z drugiej strony to życia mego, więc, więc no postaram się tyle, ile się da, ale, ale będzie ciężko w związku Ale coś tam zobaczymy, prawda? To nie będę siedział tylko w domu. Jutro jeszcze raz lecę na Łeka. Dobra, moi mini. Jutro lecę na Łeka, chyba już wspominałem, więc nie będzie mnie w eterze, ale potem potem oczywiście będziemy się spotykać, więc stay tuned, tak, mamy pierwszy weekend Łeka, mamy pierwszy weekend Formuły 1 i, i po prostu y, miło mi było, że wpadliście i wracajcie, wracajcie, nie? Będzie fajnie. Dzięki wielkie i do zobaczenia.